Halo, halo, pierwszy dzień sierpnia, no i poniedziałek, a to znaczy, że kolejny magazyn e drugiej ligi. E jesteśmy prawie po trzeciej kolejce, e a ze mną dzisiaj od góry. Michał Czerniak. Siemanko w koszulce ligowca. Dzięki Power Canvas za dobrą robotę. Maciek Szcześniewski. Siemano, wszystkim cześć. Nawet dzisiaj w selekcie, ale. Jedna z moich ulubionych marek sportowych, ale za niedługo też, jak że tak powiem, odbędzie się zgrupowanie Ligowca. To, to będę... Oni no zawsze ten selek, to takie piłki kasztany robili twarde, pamiętam, nie jak teraz. Nie, ale... eee, no w teraz w pierwszej lidze mają piłkę. Tą, Poczekajcie, taką, bo no, jeszcze no, ja się no, przedstawię. No i, Ole... no, no i Olek Władowski, dzisiaj koszulka bez żadnej marki, a więc, <laughs> a więc tak dzisiaj do was będziemy mówić. Dajcie nam oczywiście na czacie znać skąd do nas piszecie, skąd nas oglądacie. Wiemy, że jeszcze trwa jeden mecz tej trzeciej kolejki Polonia-Warszawa podejmuje Stomil Olsztyn i tam jest końcówka tego spotkania. Ale dzisiaj musieliśmy trochę tutaj ten start przyspieszyć, bowiem dzisiaj w magazynie mamy zaplanowanych sporo atrakcji. Przede wszystkim dwóch gości. Dawid Retlewski z Wisły Puławy i Patryk Mularczyk z Garbarni Kraków. Dzisiaj też Maciek nie będzie z nami przez cały ten magazyn, bowiem tutaj osobiste sprawy do załatwienia. Ja mam mecz w bizneslidze po prostu o 30 więc muszę lecieć A myślałem, że Biedronkę zamykają w Krakowie yeah. Nie, nie, nie papier, papier toaletowy mam, tak że nie zabraknie. Spokojnie. Eee, ogłoszenie parafialne. Eee, przede wszystkim, e, po pierwsze, dzisiaj startujemy z nową opcją wspierania Ligowca. Już e, mamy pierwszego wspierającego niebieskie siemce no, Nie dość, że wspiera nas e, na Patronite, e, to jeszcze dzisiaj e, w, zaczyna wspierać nas e, na YouTube. E, są, e, tak jak powiedziałem, nowe opcje. Tam e, można dostać odznaki, które wyświetlają się e, na czacie. Po kilku miesiącach, tam już w tej chwili nie pamiętam, jak to wygląda dokładnie, bo to robił Ziomson. Można uzyski, uzyskiwać nowe odznaki brązową, srebrną i złotą. Widzę też, że po raz kolejny wspiera nas dzisiaj Rafał Kasperczyk. To już chyba trzecia wpłata. No serdecznie dziękujemy Dzięki za, za każde wsparcie. Oczywiście też zapraszamy na nasz Discord. Link powinien być w opisie. Jeśli go nie ma, to za moment go wkleję. No i tak jak mówiłem, nie ma co przedłużać, jest 20.08 a muszę zmienić zegar, no bo e, tutaj widzę, że jest godzina do tyłu, ale już jest u nas na e, takim oprogramowaniu taki magiczny guzik i, i ta godzina się. Zmienia. Nie ma co przedłużać. Startujemy z pierwszym meczem, a dzisiaj, pierwszy mecz do, um do omówienia to Wisła Puławy e, e, Siarka Tarnobrzeg, oczywiście, jako gospodarz Wisła Puławy, a tam działo się bardzo wiele. Na początek, szybko sobie ten mecz omówimy, a za chwilę zaproszę pierwszego gościa, którym jest Dawid Retlewski. To co, retro? Zaczynasz, czy ja mam zacząć? Nie, ja, zacznij ty lepiej. Ja? Mhm. No cóż, fajny, ciekawy mecz, ofensywny z obydwu stron, sześć bramek, sporo się działo, w ogóle sporo oprócz tego było sytuacji. Myślę, że na pewno dla kibiców to spotkanie było nie lada gratką i też pokazuje w pewien sposób, że oba te zespoły naprawdę fajnie, przyjemnie się ogląda. I jeżeli mamy takie zespoły, które gdzieś tam oglądamy te spotkania czy przed meczem możemy sobie założyć, że to będzie dobry mecz albo trochę Nawet to i Siarka i Wisła w tym sezonie moim zdaniem będą takimi, takimi drużynami, które raczej będzie się chciało oglądać. No cóż, Siarka, Siarka znalazła w końcu pogromcę. Ten mecz nie zaczął się najlepiej, bo, bo tak naprawdę bardzo szybko Stańczyk zdobył gola na 1 do 0. Jak gdzieś tam już zacząłem się zastanawiać, czy jak, jak, jak tak dalej pójdzie, to zaraz tutaj Siarka nam się podłączy do walki o bezpośredni awans. Oczywiście to nadal nie jest wykluczone, natomiast e, no, obudziła się Wisła Puławy ewidentnie, potem zyskała wiatr w żagle i, i, i dość szybko odrobiła straty. Ja przede wszystkim tutaj chciałbym już, abstrahując od, od jakby całości tego spotkania, znowu wyróżnić Cezarego Stańczyka. Naprawdę ten zawodnik bardzo mi się podoba. Może niewielki, jeśli chodzi o, o warunki fizyczne, ale ma bardzo duży ciąg na bramkę i też to wykończenie, jak widać było w tej trzeciej minucie, pokazał naprawdę super, bo, bo płasko uderzył w boczną siatkę. Także na pewno tak jak mówię, te, przy tym zawodniku trzeba sobie taką lupkę gdzieś tam zapisać, bo, bo moim zdaniem jest to naprawdę z, zawodnik z bardzo dużym potencjałem. No, z rzędu i po raz trzeci można go wyróżnić, jest tak. za to, także naprawdę... Tak, tutaj na, na potwierdzenie Waszych słów Cezary Stańczyk prowadzi w klasyfikacji asyst w tym sezonie, jako jedyny asystował przy trzech trafieniach swoich kolegów, także tutaj ja, na ja pewno... tę bramkę dołożyć, to w kanadyjce też nie wiem, no, pewnie nie będzie pierwszy... Ciekawa, ciekawa pierwszy. sprawa, powiem Wam szczerze, bo przy wyniku 1-1, co też jest no dość, dość dziwne, nie był to wynik 0-3 albo 0-4, e, trener Majak zrobił podwójną zmianę, bo, bo już w 28 minucie wędka dostał Bieniarz i wędkę dostał Hrnczar, znany dobrze nam ze Znicza. Weszli tyl i zawiść no i to też świadczy poniekąd chyba o tym, że trener Majak troszeczkę mam wrażenie przekombinował z tym składem wyjściowym i, i, i tutaj można powiedzieć w cudzysłowie przyznał się, przyznał się do błędu, bo tam jakieś niedociągnięcia spore musiały być, skoro skoro... O, Dawid Redklewski już nam tutaj dołączył. Tak jest. O... Witamy no to... Cię serdecznie, Dawid. No tutaj przerwę Ci Maciek, przerwę Ci Michał. Jasne. Mamy już naszego gościa. Czy się słyszymy, po pierwsze? Czekaj, słychać, widać. Tak, słychać ja, i słychać, widać. Czemako. Dobra, witam wszystkich. No, my witamy również u nas po raz pierwszy debiut na, na Ligowcu. No, i trzeba powiedzieć też tutaj, już abstrahując od, od tego samego meczu, Siarka tarnobrzeg Wisła Puławy, dobry start w Twoim wykonaniu tego sezonu, też w tym, w tym spotkaniu z Siarką. Twój hat też wywalczyłeś Kernego. No, można powiedzieć, co wpłynęło na tak dobre przygotowanie do tego sezonu w Twoim wykonaniu? Wiesz co... Mamy nowy, nowy zespół. Ciężko mi było na początku ocenić nasz potencjał, ale y, patrząc po każdych treningach y, widziałem, że drzemie w nas o, olbrzymi potencjał. Tylko pytanie było, czy odpalimy. Y, no nie ukrywam, że pierwszy mecz ze Strzębiem y, mieliśmy sytuację na 1-0. Nie, nie udało się a y, y, i lekko można powiedzieć że zawiedliśmy kibiców i samych siebie. Z Hutnikiem, sami wiecie, ten mecz nam fantastycznie się ułożył, bo gdzieś chyba w 30 minucie już było 3-0, to gdzieś na naszym morale to dobrze wpłynęło. No i na siarce, co, szybko stracony gol. Obawialiśmy się tego spotkania, ale pokazaliśmy, wydaje mi się, że tam jakość piłkarską. Bardziej dojrzałą grę. No, pokazaliśmy, że, jestem, że, że jesteśmy lepszym zespołem na przestrzeni tych 90 minut. Mm -hmm. e, tutaj od razu oddam głos chłopakom, bo wiem, wiem że kilka pytań tutaj skierowanych do ciebie e, mają przygotowanych. No to może. To może ja zacznę, troszeczkę wrócimy do przeszłości. Chciałem zapytać o Radunię Stężyca, nie wiem czy będziesz chętny, żeby gdzieś tam rozmawiać o swoim byłym klubie. Ja mam pytanie odnośnie tej wiosny, no, która umówmy się, że zakończyła się może ok, natomiast no, początek był e słabiutki i środek grunty też nie był najlepszy. Teraz widzimy też, że Radunia tak naprawdę w roli faworyta no, nie radzi sobie do końca dobrze. Tak jak mówię, na tyle, na ile będziesz chciał. Jak to, Twoim zdaniem, wygląda, jeśli chodzi o mental w Stężycy? I czy był, czy jest? No to pewnie nie powiesz, czy jest, ale czy był problem z tą rolą faworyta w Stężycy? Jakiś problem mentalny? Jak, jak się do tego ustosunkujesz? Jeżeli chodzi o sferę mentalną, to myślę, że nie, bo my jako zespół czuliśmy, że jesteśmy mocni. Mieliśmy naprawdę, znaczy, mieliśmy, Radunia do teraz ma naprawdę bardzo dobrych zawodników. Tak? Niektóre jednostki są ponad tą ligę. Między innymi na przykład teraz Radek, stępień to udowadnia w tych trzech kolejkach. Wojtek Łuczek tak samo. Nie chciałbym w, też ogólnie wyróżniać w, w, po kolei, ale jako zespół byliśmy naprawdę mocni. I, i początek no, mieliśmy lekki fal start. Też, też może gdzieś przygotowanie było takie zbyt mocne, ale w, z biegiem czasu tej rundy odpaliliśmy i gdzieś zabrakło z ruchem czegoś, nie chcę tam y, mówić czego tak naprawdę, bo, bo to to jest kwestia trenerów, ale jeżeli chodzi o, o, o nas, zawodników, czuliśmy się mocni. My jako zespół też dobrze funkcjonowaliśmy, dobrze się czuliśmy ze, że so, ze sobą w szatni, bo różne też były komentarze czasami, że y, wiecie, wiecie, jak piszą Raduni często, nie? Że Aldorado takie, ale naprawdę w szatni się dogadywaliśmy świetnie, mieliśmy super zespół, y, mieliśmy su, super atmosferę. Szkoda, że, że, że nie udało się nawet tam przejść tą chociaż tą jedną fazę w, w, w tym bagażu, no ale to takie jest życie piłkarskie. Gdzieś ruch wydaje mi się, że w tym meczu był zespołem gdzieś o 60 minuty lepszym. A jeżeli chodzi o tą, o tą rundę, no to nie chcę, nie chcę oceniać, bo nawet teraz będziemy w sobotę z nimi grali, tak? Nie, nie, no chciałbym, nie chciałbym nic też takiego powiedzieć. Ja, nie już nie ma. Ja zostawiłem tam fajne wspomnienia. Mhm. Z chłopakami mega, mega, mega fajną mieliśmy ekipę. Coś się skończyło, nowi ludzie przybyli. Muszą też udowodnić, że zasługują na to, żeby grać w Stężycy, tak? No, ja mam jeszcze ja mam, ja mam jeszcze jedno pytanie, żeby nie skakać po tematach, bo tutaj mamy tą naszą społeczność Discordową, i użytkownik Bandzier też zadał jedno pytanie, które ja, ja również chciałem tutaj zadać w kontekście Raduni. Jak wyglądało to twoje odejście z tego zespołu? Czy to była decyzja twoja? Chciałeś spróbować czegoś nowego, czy jednak tutaj to była decyzja klubu sztabu szkoleniowego, może jakichś osób związanych z Radunią? Jak to wyglądało? To była decyzja clou. Po prostu sztab na czele z wójtem tak zdecydowali, że, że szukają czegoś nowego w ofensywie. No, taka decyzja. Ja to rozumiałem. Ja się z, ze wszystkimi pożegnałem, bo. Uważam, że, że byłem dwa lata i, i zrobiłem tam kawał dobrej roboty, bo 30 goli w dwa lata to jest dobry wynik. Dwa, można powiedzieć, że dwa takie awanse, bo jeden to wiadomo, że awans do drugiej ligi, a drugi do baraży, gdzie to dla takiego klubu jak Stężyca no to jest duży wyczyn. Jeszcze w pierwszym sezonie jako Beniaminek. Uważam, że, to, że, że że dobry wynik zrobiliśmy, tak? No i też nie ukrywam, że cieszyliśmy grą, tak, no bo dużo do przodu dawaliśmy, dużo jakości ofensywne mieliśmy, więc dużo bramek strzelaliśmy, czasami jeszcze więcej traciliśmy. Nie zawsze trzy gole pozwalały nam zdobyć choćby punkt. Co to znaczy sztab? Na co, sztab czele na czele z to Tak, tak, tak. freudowskie to Nie, no sztab, no sztab szkoleniowy i na czele z wójtem, bo wójt, no, wójt rządzi Radunią, tak? No, wójt podejmuje te decyzje transferowe, no każdy o tym wie, no chodziło mi o to, że sztab szkoleniowy. Z wujtem na czele, tak? No Może I nie, nie jednak, dodałem. Nie każdy dodał. Wójt jest, jest ze sobą <laughs> decyzyjna, jeśli chodzi o transfery, tak? To możemy potwierdzić. No, że no w tym całego, większy udział. Tak? No, do, do, tego, do tego czasu tak było, bo teraz Rafał Kośnik jest dyrektorem, mhm. ale już się nie zagłębiałem, czy, czy po prostu jest pomocnikiem wójta, czy po prostu jest prawdziwym dyrektorem zdarzenia. Jasne. To pewnie, pewnie wyjdzie w czasie, tak? Rywalizowałeś o miejsce w ataku z Januszem Surdykowskim. No Janusz został w Radunii a ty tak jak powiedziałeś przed chwilą klub z ciebie zrezygnował w pewnym sensie, więc no, pytanie czy jak się z tym czujesz, No, bo Janusz Turtykowski, mieliście podobne statystyki, 9 bramek, jeden i drugi z was strzelił w poprzednim sezonie, Janusz ma 36 lat, ty też już młodzieżowcem nie jesteś, no ale jednak twoje 30 lat to jest jednak no dużo młodszy wiek, więc masz taką dodatkową motywację przed tym meczem w następnej kolejce, żeby udowodnić, że jednak pomyłeczka tam była ze strony wójta? Nie, nie muszę nic udowadniać. Do Szczerze, wygrajmy ten mecz. Gram teraz w puławach i zróbmy tutaj jak najlepszy wynik, bo tak naprawdę wynik określa potem status każdego zawodnika. A co do słodyka, jako kolega, bardzo w porządku. To, że ma 30 tam 5 czy 6 lat, to, to jest tylko metryka. Tak, na początku, jak przychodził. Bardzo dobrze wyglądał, potem trochę obniżył lot, ale dalej, dalej może dawać tą jakość piłkarską, bo, bo potrafi grać piłkę i potrafi się znaleźć w Skończmy temat, może już tej przeszłości, byłego Twojego klubu Raduni i przejdźmy do, do obecnego. Pytanie też od Norbiego z Discorda: o co tak naprawdę gra Wisła Puławy? I też jeszcze raz będzie pyta: dlaczego wybrałeś akurat Wisłę Puławy w tym sezonie? Y o Wisła połowy, ciężko mi odpowiedzieć na pewno to, to powiem tak jak wszyscy o, o jak najlepszy wynik. Tak? No, bo co mam powiedzieć? O awans no mamy zespół, który, który ma możliwości, żeby awansować, tak? No ale wiecie, jaka to jest liga. Dwa mecze przegramy za chwilę gdzieś się za ten. Zaczęło gdzieś koło 13-14 miejsca i jednak będzie to utrzymanie, tak? no w, nawet pod, pod koniec tamtego sezonu i, i w wielu innych sezonach było tak długie czy w lidze, że zespoły z miejsc 9 dziewiątych, dziesiątych, na dwie kolejki do końca mogły grać o awans. Tak? No I wiecie, jaka to jest liga. Mamy potencjał? Pytanie, czy wykorzystamy, bo uważam, że my jako zespół stanowimy naprawdę mocny, solidny fundament do tego, żeby powalczyć. A drugie pytanie, jakie było, bo zapomniałem. Dlaczego akurat, tak, dlaczego, dlaczego akurat Pławy? Byli chyba najbardziej konkretni. Dużo też zespołów typu Polonia, Warszawa czy Kotwica, nie wiedziała, nie wiedziała co, co dalej będzie. Czy będzie trzecia liga, czy druga. Bo oni też pod koniec się odzywali, ale ja już wybrałem Wisłę, nie chciałem zmieniać zdania, a Wisła była konkretna w tym. Trener też mnie przekonał. Więc to nie była jakoś ciężka decyzja. To ja, to ja jeszcze dwa szybkie pytanka, po pierwsze twój tata z tego co udało mi się dowiedzieć był bramkarzem, ty jesteś napastnikiem, tak zgadza się dobrze? Tak zgadza mówiłem. się dobrze, dobrze, dobrze. Dawał, dawał ci jakieś rady za, za mało lata czy teraz czasami jak ogląda mówi nie wiem, postaraj się Dawid na przykład tutaj uderzyć w ten sposób albo coś takiego żeby zaskoczyć, pomaga ci coś w ten sposób czy, czy, czy nie? Wiesz ja mam bardzo sportową rodzinę, mój tata, mój tata grał, ja ogólnie debiutowałem w seniorskiej piłce jak on jeszcze bronił. Pierwszego gola w trzeciej lidze strzeliłem jak on jeszcze bronił, nawet przed meczem rozmawialiśmy, że jak strzelę to spotkamy się na połowie boiska i gdzieś tam razem będziemy celebrować. No ogólnie mój brat, mój brat gra w czwartej lidze, mam bardzo sportową, mówię, rodzinę i swego czasu mój tata też nawet był trenerem w juniorach w młodszych w moim, więc... A czy jakoś tak jakieś wskazówki? No nie wiem, nie pamiętam, szczerze mówiąc. To już tyle czasu minęło, ale cały czas gdzieś się, ta piłka się przebijała, gdzieś się rozmawialiśmy. Pewnie, pewnie podpowiadał, ale, ale nie pamiętam, żeby, żeby coś na przykład, nie wiem, takiego, co, co, by mi za, co bym zapamiętał, nie? To no, Jeszcze drugie pytanko, tak, takie w sumie myślę dość proste. Chciałbym potwierdzić, że ten styl Wisły Pławy tak naprawdę wydaje mi się pod ciebie jest dobry. Może nie chcę powiedzieć, że stworzony, ale, ale na pewno ci pasuje, bo ty jesteś wysokim napastnikiem. Jednak te wysokie, wysoko operujące skrzydła, dużo tych piłek z bocznych sektorów, tak jak komentowałem spotkanie z Hutnikiem, więc powiedzmy od razu mi się przypomina ta piła, którą dostałeś od Azikiewicza, nie? W, w pierwszych, w pierwszych mhm. fragmentach. No to chyba ci pasuje też, nie? Że, że możesz iść na te, na te piły, właśnie z bocznych sektorów, to tak właśnie mówię. Ten styl wydaje się też skrojony pod takiego napastnika jak ty, nie? No Ja na przykład z tego żyję, nie? z nie? Ciężko, ciężko znaleźć u mnie bramkę, która będzie gdzieś po, poza 16 metra. Mhm. Bo nawet w tym meczu śmialiśmy się w szatni, że. Mateusz Kichowicz salił mną dwie bramki. No taka prawda, no. no tak, no taka, no taka prawda, no ale, ale on robi robotę swoją i ja też tak, robię, tak? No, on, on by nie salił mną bramę, gdybym ja tam nie stał. No to, to, to tak, to tak gramy. Dziś też się właśnie jako zespół poznajemy i gdzieś te swoje atuty y, teraz dopiero dochodzą do nas i staramy się, na w tym meczu mega fajnie mi się podobało, że graliśmy dużo przez boki, dużo przez skrzydła, dużo było zamieszania, czy, czy Klichu, czy Eddie y, dużo robili y, wiatru. Pozdrow, Hebe, ode mnie, bo to jest mój, jeden z moich ulubionych zawodników w tej lidze. Lubię strasznie, jak on gra, właśnie tak ofensywnie. Zawsze do przodu, w zasadzie biega. Także no, dla niego. pozdrow no, dla nich. No, Fajnie, ofensywny, ale też, właśnie tak jak mówisz, też z dobrą wrzutką i, tak. i gdzieś to też pode mnie. Tak jak z chutnikiem, przecież Azik, nie? Azikiem Tak, tak, tak. tak, tak. Idealnie. No to, to właśnie o to nie chodzi, obrońców a bramkarza, tak. nie? To nie ma co właśnie zrobić z tego. Właśnie o to chodzi, żeby mną strzelali, nie? No, ja, to, to tak działa, no, to, tak działa. No, wiesz, no. Każdy musi znać swoją wartość, nie? I ja znam każdy, i wiem, że, ma jakąś wiem, rolę. że, że tam, tam często mówią o Jezus, bo ty z 5 metra no ale gdzieś tam stoję, no, gdzieś, gdzieś się znajduję nie? No, to to tak, tak samo jak bramkarz obroni, mówią, że go trafił napastnik. To tak jest, no. wiesz, Aha. każdy u nas szuka, żeby umniejszyć, a Aha. szkoda gadać. No nie przejmuj się takim ale ja się dalej. nie przejmuję, ja się z tego cieszę, ja się nawet tam wbijam, mówię, człowieku, no, dla mnie no. nie ma problemu, możesz tak samo tam stać, nie ma problemu, jak będziesz no. potrafił, to, to jak najbardziej. Nie? Ciekawe pytanie z czatu właśnie się pojawiło, użytkownik o nazwie Kuba Lizakowski. O no, Lizaczek, no. Ważne pytanie do Dawida, czy strzeli co najmniej 10 bramek w drugiej Lidze? Ogromne pozdrowienia. No bo w e, Stężycy przed, przed Ligą właśnie tam jakieś, nie pamiętam z czego to wynikło i że było czy strzelę, czy nie strzelę tych 10 My chyba Chyba rzuciłem liczbę, że 10 to jest taka, że na pewno strzelanie i tam potem pół sezonu nie ma szans, nie ma szans, potem się zbliżyłem i wiesz, gdzieś te szanse były nie? i dlatego Kuba się śmieje. No myślę, że szczele. No, no jak dobrze zaczęliśmy w no wierze, już masz no wiesz. No wiesz, ja znam też takich, co potem nie strzelali nie? przez pół roku i... No. O, no, Fidziukiewicz właśnie to strzelił. Ale się przełamał no. się przed chwilą tak. właśnie. W zliczonym czasie strzelił no, no brawo, na rynku. E, e, Okej, okay, Michał, czy masz jeszcze jakieś pytanie do Dawida? Bo, e, bo już nasz trochę czas goniam. Dzisiaj mamy e, ten nasz harmonogram nabity jak kabanos, można powiedzieć. Dobra. To krótka piłka. Czy Wisła poławy awansuje albo chociaż zagra w barażach w tym sezonie? Ja uważam, że tak. Ale to jest tylko moja, moja opinia. No nie tylko, bo Olek też. Ja dałem Wisłę puławy jako kandydata do bezpośredniego awansu, tutaj biorąc no, ale to, pod uwagę. Ja ktoś nie wyciągał, nie? Tego, że no, mówiłem, że awansuje. Nie, ja po prostu to uważam, to... że tak, bo czuję, ale wiecie, jak to jest. Wygraliśmy teraz mecz, czujemy się mocniej. i ja czuję, że Wisła jest mocna. tak? Ale jakbyś mm. powiedział, że nie, to w mojej opinii to powinien dać sprzęt. No, tak to wygląda. No, musisz... no, jeżeli, to, gdzieś to grasz, jeżeli gdzieś grasz, to musisz wierzyć w to, że gra, że, że Ale jest. Czasami się piłkarze asekurują, że tam, a nie wiadomo, a, no, gra, liczy się następny mecz. Ja lubię, to, jak to, ktoś. Tak, w to siebie, to wiesz, ważniej... Wyznacza sobie jasne cele i. Ja nie no mówię. tak. Dla mnie, dla mnie awansujemy. Tylko pytanie, czy będziemy wyglądać tak jak z siaką, czy nie. Bo jeżeli tak będziemy wyglądać, to będziemy naprawdę mocnym zespołem, tak. Mhm. Ale ogólnie mieliśmy trzy pierwsze mecze fajne, bo te pierwsze połowy i z chutnikiem, z i cały mecz siaką, uważam, że zagraliśmy dobrą, dobrą piłkę. Piłka ekskopanie wygląda. z Jastrzębiem to chyba taka sportowa złość, no bo tam też, no Nie no, z Jastrzębie to przypadek naprawdę. ja widzę jak, to jak gra to Jastrzębie, to oni, wiesz, no, zagralibyście razy z nimi i to jeden mecz by wygrali. Byst tak miał żebym ja jedną z tych dwóch sytuacji strzelił i byśmy wygrali. No taka piłka, widzisz, no A. wtedy co nic nie chciało, nie chciało wpaść. Tak, to działa i to jest właśnie cała druga liga, nie? No dokładnie. Okej, okay, to by no. było na tyle. Tak jak mówiłem, czas nas goni. To był Dawid Redlewski zawodnik Wisły Pławy, lider klasyfikacji strzelców po tej trzeciej kolejce z czterema trafieniami na koncie. Tutaj razem z Tobą tyle samo trafień ma Twój były klubowy kolega Radek Stępień, który też dołożył w tej kolejce dwa trafienia. Dziękujemy Ci, że pojawiłeś się u nas no Dzięki, i mamy, mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać się w dalszej części sezonu. A dzięki bardzo i zapraszam do Puław na meczek. O, bardzo chętnie. Bardzo to chętnie do propozycja. Na pewno tutaj twoje... Możecie w trójeczkę przyjechać, zapraszam. Okay. Mocna Dobra. delegacja zostanie wysłana do, do Puław. Dobra. Dziękujemy się, bardzo. Pozdro. Dobra, Hej. na razie się Cześć. Hej. 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 A my będziemy wędrować na następne spotkanie. W planie mamy teraz mecz Hutnika Kraków z GKS-em Jastrzębie. Maciek chyba No tak, no, komentowałem ten mecz. remis bezbramkowy, aczkolwiek no, było troszeczkę sytuacji z jednej i z drugiej strony, ogólnie rzecz ujmując pierwsze 15-20 minut to chutnik miał 85% posiadania piłki. No, to wyglądało tak, że oni siedzieli na jeszcze, a jeszcze wybijało do przodu. To ogólnie, no naprawdę jaszczębie, no prostymi bardzo środkami gra. No Wykopuje tą piłkę, ci zawodnicy z przodu, gołki i, i Stanclik, no też... W mojej opinii no, póki co jakoś nie zachwycają specjalnie. E, no i tak, a chociaż paradoksalnie mówię, no to spotkanie było wyrównane, mogło iść naprawdę w dwie strony ale raczej był to, był to mecz jednej bramki. tak? Kto strzeli, ten wygra. Ostatecznie się nie udało. Tam raz dobrze interweniował Szewczyk, który dostał szansę w bramce. W Hutniku wystąpił też w pierwszym składzie wreszcie Serafin. Wystąpił Asinor, który debiutował w ligowym spotkaniu i naprawdę widać, no to że... No tam chyba Marcinkowski jest mu dłużny asystę, bo fajnie mu wyłożył. Tak, no, tak. tak. Ale w ogóle Asinor fajnie grał. Powiem szczerze, że taki dynamiczny już... Od razu kibice podłapali, że z czasy zakari Lambonowy, tak? Bo kiedyś... Przed... No. No, o kurde to. No. Ale wiesz co, dynamiczny, i przede wszystkim strasznie mi się podobało, jak wracał do obrony. Słuchajcie, on zrobił ze 2, 3-4 sprinty, takie wiesz, po kilkadziesiąt metrów. Tymi susami, bo wiecie, jak zawodnicy z Afryki to jeden krok robił na 4 metry. Mhm. I, I wiesz, i naprawdę widać było, że mu się chce. Pozytywnie nastawiony. Do kibiców tam też piątki przybijał. Zobaczymy, co z niego będzie. Powiem tak, hutnik naprawdę jest mega pozytywnym zaskoczeniem. Grają w piłkę, starają się, naprawdę okay. jak ja widzę takie mecze jak przed chwilą Stomil z Tomil z Polonią, to powiem szczerze, że naprawdę ten hutnik gra lepszą piłkę, no, lepszą piłkę, oka, no. grają ładnie dla oka i widać, że ci chłopacy z każdym meczem zyskują pewność siebie. Głogowski na przykład, chłopak, który z Wisły przyszedł dwa dni przed rozpoczęciem ligi, naprawdę fajnie wygląda. Andrzejewski na środku obrony, profesor, naprawdę super, świetnie się rozwija. Także no, muszę tutaj naprawdę przyznać, że jestem zaskoczony bardzo im plus. Ja no trochę męczenie były. No jest to jednak zespół taki grający do bólu, prosty, pragmatyczny futbol i, i trochę, 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 nie, nie za bardzo mi się to podoba. Ale to spotkanie, tak jak mówię, mogło iść w dwie strony, wyrównane spotkanie, też troszeczkę przeszkadzała Murawa, nasiąknięta bardzo mocno, bo cały dzień wczoraj lało w Krakowie, mecz było o 17, więc to boisko było jak gąbka i widać było, że obydwo, zawodnicy obydwu zespołów tak nie siedzi im po prostu, wiesz, mieli do strzału i tak albo gdzieś zgwałcili tą piłkę, albo 20 metrów nad bramką, widać było, że ani jedni, ani drudzy nie mogą się wstrzelić, no nie? No, myślę, A zaryzykowałbyś stwierdzenie, że to był najlepszy mecz Hutnika w tym sezonie? Tak patrząc tylko na to, jak się gra kleiła? Kurczę, ciężko powiedzieć tak. Bo no mi się wydaje, że tak, nie? No nie, no chyba jednak ten lech, kurczę. No ale tak może to, tylko ze na to... wynik, no nie? Bo, bo tak patrząc na grę, to to był dobry mecz Hutnika, wiesz, to posiadałbym. Tak bym, piłki... postawiłbym, postawiłbym znak równości. O, tak. Nie, powiem, nie jestem bo tutaj też jak to... kronikarzem Hutnika, ale nie wiem, Jasne. czy byśmy gdzieś w najbliższej przeszłości znaleźli mecz, gdzie Hutnik miał 62% posiadania piłki w skali całego spotkania, nie? Także no tak, dzieje, tak. to znaczy wiesz, to posiadanie jest przede wszystkim jakby bardziej efektywne mimo wszystko, bo też trener Lipecki też chciał w poprzednim sezonie grać w piłkę, ale to, to nie oglądało się tak przyjemnie. Widać, że jednak tutaj Paszkiewicz jest no świetnie trenerem, który potrafi świetnie zorganizować zespół. Notabene już pierwszy raz wyleciał na trybuny, także. Także przepraszam, no trzeciej kolejce szybko poszło i raczej to nie będzie pierwszy i ostatni raz, bo jest to trener, który strasznie się gotuje momentami. To jest taki typowy gość z Nowej Huty, nie? Trochę tak, trochę taki, trochę taki charakter, aczkolwiek wiesz co no, taki ma styl prowadzenia po prostu zespołu. Ja to się śmiałem My tam, jak jakżeśmy nagrywali ostatnio na Hutniku ten jakiś, jakiś, pro, jakiś program, to się śmiałem, bo on ma taki zwyczaj, że jak został wywalony na trybuny w poprzednich latach, 10 lat temu, jak był trenerem hutnika, to na dachu miał takie już stanowisko, wiesz, przygotowane i tam zawsze z dachu sobie oglądał te spotkania, jak, jak pauzował za, za kartki. Także zobaczymy, jak będzie, jak będzie tutaj. No sędzia też taki, ten Kornel Paszkiewicz. Taki trochę elektryczny, też parę takich nie najlepszych decyzji, ale ogólnie meczu nie wypaczył, więc więc tutaj myślę, że remis zasłużony. No i tyle w zasadzie. No. Ja tu się śmieję trochę z tego, z tego gościa z Nowej Huty, bo tutaj widzowie nie są wtajemniczeni, ale tutaj po naszej prywatnej grupie chodzi taki mem Bingo Szcześniewskiego, i tam i tam <śmiewanie> wszystkie ale takie. To do, ale to nie do, nie do publikacji. No niestety nie, nie do publikacji, no, no, ale. No tak, tam, tam, tam są takie moje te powiedzonka właśnie, że charakter hutniczy i tak dalej. W każdym razie wiesz, no tak podsumowując, no cztery punkty w trzech meczach, biorąc pod uwagę jak ten zespół był budowany, to myślę, że każdy w Nowej Hucie wziąłby w ciemno i, i, i tyle. Jeszcze jakieś wnioski na temat tego meczu, Michał? Nie, chyba lecimy dalej. Coś, coś o, o, o Jastrzębiu, jeszcze jakieś dwa słowa może? Czy to jest zaskoczenie, że to jest e, dziesiąte miejsce, cztery punkty? No e, te drużyny z czterema punktami jest, jest ich kilka. Bo jest tutaj, jest dwa, cztery, sześć, chyba mm -hmm. siedem, siedem drużyn, tak? Ale, to ale czy to jest. Trzema, to jest czy, jeszcze więcej? Czy to jest zaskoczenie, czy to jest jednak to, na co stać ja w tej chwili? Kurczę, no ja tam nie widzę takich zawodników, na których z którym przyjemnością by się patrzyło. Nie. No, Boruń, Boruń jest aktywny, on jest teraz ustawiony bardziej na prawej stronie, bo wcześniej w Śląsku grał bardziej na środku, z tego co kojarzę. Natomiast, no. To są tacy wyrobnicy, raczej zespół wyrobników. Oczywiście mówię, nie chcę po nich jechać, nie, bo, bo nic do nich nie mam. Natomiast, no, nie widzę tutaj takich no, no. zawodników, którzy by dali jakiś specjalne pole. Ale już się nadruży ten... na środka tabeli, nie. Tak, w bramce to. mi się podoba, bo, bo, widać, że. bardzo dobre statystyki. Kumaty, ma. Tak, Kumaty. No, bardzo dobre statystyki ma, bo sobie ja no. to tam liczę po cichu w moim Excelu. To akurat drazik faktycznie dużo strzałów celnych, dużo broni i mało tych bramek puszcza. No Jastrzębie to chyba... Ja, ja się spodziewałem, że tak Jastrzębie będzie grało, że gdzieś tam środek tabeli, dziesiąte, dziewiąte miejsce, może jedenaste. I ten zespół to potwierdza. no Grają tak, że... Albo wygrywają 1 do 0 po bardzo ciężkim meczu albo remisują 0 do 0 po bardzo wyrównanym meczu albo minimalnie przegrywają. No To akurat Górnik Polkowice no, wygrał z nimi 2 do 0 ale to też przejdziemy do tej drużyny za jakiś czas no to to, to jest drużyna która na, no, na dzień dzisiejszy wygrywa z każdym a więc, więc tutaj też nie ma się co dziwić. No i Prosta piłka bazowanie na stałych fragmentach gry tam najlepszymi zawodnikami mam wrażenie są obrońcy bramkarz też ale obrońcy też często właśnie stwarzają zagrożenie pod bramką. Chyba no to tak będzie wyglądało raczej tutaj. Nie no, dobrze tutaj zauważył też grace gra CH, że brakuje Farid Ali'ego. No to jest fakt, bo ten zawodnik jest takim, można powiedzieć, jednym z tych pierwszoligowych zawodników, którzy jeszcze tutaj zostali w i, i on w ofensywie dawał z tego, co kojarzy w pierwszej lidze sporo, natomiast no, jest kontuzjowany, więc tutaj też być może jeżeli on wróci, to ta ofensywa się troszeczkę ruszy. Dobrze, tyle na temat tego spotkania, a my przenosimy się w drugą część Krakowa. Garbarnia podejmowała na swoim stadionie Pogony, Pogoń Siedlce. Tam też mecz obfitował w dużo goli. 3 do 2 wygrywają gospodarze. No, no to ja powiem, to ja wywołam do tablicy Maćka. To znaczy tak, Pogoń... Yy... Zagrała po raz trzeci z rzędu w tym sezonie w niezmienionym składzie wyjściowym. I co ciekawe, Garbarnia ma podobny styl układania drużyny, bo tam w tych trzech pierwszych meczach tylko jedna roszada nastąpiła w defensywnej pomocy, tam bodajże w drugiej kolejce. No i to są takie drużyny, które no, są dość przewidywalne w tym sezonie. Nie, nie ma tutaj jakiejś wielkiej głębi składu i tego się należy spodziewać. No z tym, że jakby. Mam wrażenie, że garbarnia Kraków mogłaby się nazywać Charakter Kraków, i też by, też by, też by to pasowało. I dużo spotkań to dużo wygrywa, wygrywa charakterem. Tak też było tutaj. Mecz chyba też dobry dla oka, dużo bramek, sporo, sporo się tam działo. Ta druga liga, no, mówiliśmy, że będzie wyrównana. Oczywiście są takie mecze, że można spokojnie, nie wiem, oglądać sobie coś innego w międzyczasie na, na telefonie, a tylko patrzeć jednym okiem. Ale, ale dużo jest takich spotkań, gdzie wychodzą zespoły grać fajną, otwartą, ofensywną piłkę, nie kalkulują. No i tutaj wydaje mi się, że to był taki mecz, gdzie zdecydowały indywidualne umiejętności, może forma dnia poszczególnych zawodników. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No, ja powiem szczerze, że niestety nie, nie, no, nie, nie ma gdzie oglądać skrótu tego spotkania. Nie będę tutaj czarował, że, że no niestety wciąż nie mamy dostępu do, do tych materiałów, więc nie, nie oglądałem tego e, spotkania, więc, więc ciężko mi tutaj jest powiedzieć, z tego co z tego, co można było gdzieś tam usłyszeć i po, po reakcjach trenerów, to było to dość wyrównane spotkanie. Pogoń przede wszystkim w obronie, chyba e, sobie po prostu nie za bardzo, nie za bardzo poradziła. No i tak naprawdę. W, Około tego spotkania taka najważniejsza informacja, która jest no, przykrą informacją, I tutaj to, mm -hmm. to zostało gdzieś tam ogłoszone dzisiaj. Nie, też widać było, że jest mocno podłamany tym trener, musiał po, po meczu, że, że Kamil Kuczak musi musi niestety wrócić na, na leczenie onkologiczne. Tutaj no, było to spotkanie wygrane za. za mm, Zadedykowane, przepraszam, zgubiłem słowo, zadedykowane Kamilowi, także też no, z mojej strony bardzo dużo zdrowia i z naszej chyba też tak, Oczywiście, tamy, bo, bo tutaj no oby wygrał tą walkę. O, jest. Musisz gość. chyba, musisz chyba obrócić ekran, bo. O, w ten no. sposób. Tak, o, super. Tak. Jest, jest, git. jest, ja jest git. witam wszystkich. Patryk Molarczyk, garbarnia Kraków, bohater tego spotkania właśnie przeciwko pogoni Siedlce. Dwa, dwie bramki, jeden wyjątkowej urody. Dobra forma, trzeba powiedzieć, w tym spotkaniu. No i, no i to spotkanie wygrane. No jak... jak ten, to spotkanie wyglądało Twoimi oczyma, bo tak jak mówiliśmy tutaj, nie ma jeszcze możliwości, żeby zobaczyć ani skrót, ani, ani w całości to spotkanie na naszej platformie meczowej, a więc tutaj taka informacja z pierwszej ręki na pewno się przyda. Chyba, przepraszam, chyba firma Off White tutaj jest teraz popularna wśród piłkarzy, bo jeden i drugi zawodnik w koszulce Off White. Dogadaliście się? <laughs> Dygresja. No to dwie różne strony Polski, nie? No, jeśli chodzi o mecz, to spodziewaliśmy się, że, że będzie to ciężkie spotkanie i, i po prostu przygotowaliśmy się na, na taką, że tak powiem, szarpaną grę, i to widać było na pewno w drugiej połowie, że gdy tam odpuściliśmy grę w piłkę, po prostu już moim zdaniem po prostu broniliśmy, broniliśmy wyniku, za, za bardzo się cofnęliśmy na swoją połowę. I ta gra Siedlcom się widać, że się podobała, bo grali długie piłki, szukali gdzieś tam zbierania tych piłek, no i my mieliśmy z tym duży problem w drugiej połowie. Po prostu musimy moim zdaniem też wyciągnąć wnioski i grać cały czas swoją piłkę, to co, to co cały czas ćwiczymy, bo, bo w pierwszej połowie myślę, że byliśmy o wiele, wiele lepszym zespołem i, i, i musimy właśnie przeanalizować dobrze ten mecz. I cały czas się trzymać tego, co, co po prostu ten od nas oczekuje, grać w piłkę i myślę, że, że już nam się takie, takie drugie połowy nie, nie przydadzą. Że nie, nie oddamy tak piłki łatwo rywalowi, żeby oni z nami, z nami grali i musimy trzymać ten nasz styl po prostu. Jakieś pytania do Patryka, Michał Maciek? Troszkę dużo bramek tracicie w tym sezonie. Czy tutaj już zostało to wychwycone przez Was w szatni, przez stab szkoleniowy i pracujecie nad tym, żeby no bo tak w każdym mer tutaj dwa, tu trzy gole, tutaj też dwa. Tak, myślę, że myślę, że to właśnie jest nasz yy, w tym momencie największy, największy problem, bo, yy, bo po tym meczu średnictwami też cieszyliśmy się, że, że wygraliśmy, że, że tak. Mhm. Że to dobrze wyglądało, ale jednak, jednak te bramki no, bolą nas, bo, bo tak jak powiedziałeś, że jednak zbyt wiele tych bramek y, tracimy i myślę, że, że nad tym musimy się też skupić w treningu, żeby, żeby poprawić to po prostu. Okej, okay, a mówiłeś dużo, że koncentrujesz się na tym, żeby grać swoją piłkę. To jaka to jest ta wasza piłka? Opowiesz o tym parę słów. Jaką piłkę chciałaby grać Garbarnia? Tak docelową? Jaka to jest filozofia trenera musiała w tym sezonie? No, my staramy się, staramy się operować tą piłką i myślę, że mamy dobrych zawodników do takiego stylu. Każdy się dobrze czuje z piłką, z piłką przy nodze i nie boimy się, nie boimy się od tyłu rozgrywać. Dobrze się z tym czujemy i myślę, że cały czas też pracujemy nad tym, żeby to ten atak pozycyjny wyglądał z naszej strony coraz lepiej, więc, więc musimy cały czas jakby trzymać to, żebyśmy my byli przy piłce, my rozgrywali, my atakowali. Bo w tym się też najlepiej czujemy. No, w drugiej połowie, tak jak powiedziałem, z sielcami ta gra była już całkiem inna. My tej piłki zbyt szybko się pozbywaliśmy, dużo traciliśmy piłek. Sielce wtedy właśnie grały, te, te... piłka latała nad głowami, że tak powiem. No i już ta gra nasza już była o wiele, wiele inna, już my się gorzej czuliśmy wtedy na boisku, więc tak jak tak jak mówię, tak. jeżeli mamy piłkę przy nodze, jeżeli możemy rozgrywać, to myślę, że każdy w się dobrze z tym czuje i, i musimy to cały czas jakby pielęgnować. Okay. To ja mam pytanie, czemu garbarnia? Miałeś jakieś inne opcje po tym, jak, jak Wigry się rozpadły? Czy, czy jak to w ogóle wyglądało? Czy, co, no cię, co cię skusiło? Moja sytuacja ogólnie wyglądała tak, że ja miałem jeszcze pół roku kontraktu z Wigrami i tak naprawdę przechodząc do Garbarni, ja cały czas jakby nie miałem żadnej informacji, że, że wigry zaczną sezon w czwartej lidze. Po prostu myślałem, że normalnie wigry będą startować w drugiej lidze. Żadnej informacji nie mieliśmy, więc ja jakby zacząłem sezon przygotowawczy w suwałkach. Tam byłem na pierwszych hmm. treningach, e, a po prostu, po prostu szukałem. E, chciałem zmienić też otoczenie, chciałem zmienić e, miasto, chciałem coś też e, poszukać bliżej domu, bo jednak wiadomo suwałki są e, no dużo, dużo daleko. <ścoughs> e, i, I po prostu byłem przygotowany na to, że zostanę w suwałkach. Nie miałem z tym żadnego problemu. Tak jak mówię, zacząłem trenować w, z ligrami i byłem przygotowany na to, że tam zostanę. No ale akurat trafiła się Garbarnia i była bardzo, bardzo konkretna, szybko się wszystko działo, trenera musiała też znałem z Zagłębia Sosnowiec wcześniej, więc, więc też to na pewno miało jakiś wpływ. No i tak jak mówię, wszystko, szybko wszystko się działo. Dogadałem się z Garbarnią, Garbania się dogadała z ligrami. No i tak wyglądał ten transfer, a po transferze dopiero się dowiedziałem za, za kilka dni, że, że gry zaczynają w czwartej lizy. Pytanie szczatu jeszcze a propos tej sytuacji z twoim klubowym kolegą Kamilem Kuczakiem. Jak wyście zareagowali na tą sytuację? To jest pytanie od naszego stałego widza, stałego użytkownika naszego mhm. serwera. No Kurczę, szczerze mówiąc, ciężko, ciężko rozmawiać na. Na takie tematy, bo gdy Kamil przekazał drużynie taką informację, to myślę, że każdy był w szoku, po prostu nie, nie, nie wiedzieliśmy co powiedzieć, bo tak jak mówię, no, ciężko rozmawiać na takie sytuacje i e, trzeba te, teraz życzyć Kamilowi, żeby jak najwięcej zdrowia, żeby jak najszybciej wrócił, wrócił do nas, my, my w niego wierzymy, my z nim będziemy... Na dobrej i na złej i po prostu czekamy, żeby jak najszybciej wrócił do drużyny i trzeba teraz czasu i zdrowia przede wszystkim. No tutaj, tak jak już wspomnieli moi koledzy wcześniej i Maciek i Michał Kamilowi, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, szybkiego powrotu do piłki. Czy są jeszcze jakieś pytania z czatu? Czy tutaj Maciek Michał jeszcze macie tutaj. Ja jeszcze jedno pytanie, jak Ci się w Krakowie podoba i dlaczego tak bardzo? <laughs> ja no wiadomo, Kraków piękne miasto. Nie, nie, nie można się do niczego doczepić, ale, ale ogólnie jeśli chodzi o czy tak nie będę mówił o mieście, ale jeśli, jeśli chodzi o klub to, to naprawdę bardzo bardzo dobrze drużyna mnie przyjęła super są warunki do treningu, jeśli chodzi o, o treningi nie ma się do czego doczepić, wszystko jest mega profesjonalnie i, i cieszę się, że, że trafiłem do Krakowa Teraz trzeba się tylko, tylko rozwijać, i mam nadzieję, że, że po prostu załapiemy ten rytm, zaczniemy punktować i, i zobaczymy, co, co dalej będzie. Do forum przestrzenie jest blisko, także tam po treningu pewnie na jakiś soczek się udajecie gremialnie. <grymialnie> Oczywiście się śmieję, no ale to fajnie, że ci się podoba Kraków, moje miasto, więc nie mogłem sobie odmówić tego pytania. <grymialnie> No dobrze, to był Patryk Mularczyk. Dziękujemy Patryk, że, że się u nas pojawiłeś. Dziękujemy za rozmowę. No i życzymy powodzenia w dalszej części sezonu. I tak jak powiedziałem Dawidowi Retlewskiemu, miejmy nadzieję, że też się tutaj jeszcze u nas na Ligowcu w tej dalszej części sezonu zobaczymy. Jasne, dziękuję bardzo. Dzięki Patryk Zbieram. Wielkie. Dzięki, cześć. Pozdrow. A zanim przejdziemy do kolejnego spotkania. Ogłoszenia parafialne. Od dzisiaj można wspierać nas na YouTubie. Jest już pierwsza osoba, która nas tutaj wspiera w tej subskrypcji miesięcznej. Niebieskie Siemce, dziękujemy Ci serdecznie. Tutaj nasz stały bywalec, stały widz i też patron. A propos patronite, no to www.patronite.pl ukośnik ligowiec. Tam więcej informacji na temat tego typu wsparcia. Mamy osiemnastu patronów. Trzecia Liga Grupa, trzecia Sebek LBN1, Paweł Gierliński, Piotr Kraczowski, Krzysztof Sadowski, Dawid Nowak, Ryszard Wiertara, Wojtek Busz, Grzegorz Miszkurka, Niebieskie Siemce, Marcin Sokół, Bartek Sochan, Patrycja Kędzierska, Maciej Kośmider, Ryszard Czaban, Fan Motoru, ligowiec i Grzegorz Majewski. To są nasi patroni, którzy też wyświetlają się z prawej strony ekranu, także serdecznie Wam wszystkim dziękujemy. Też... Jesteście zajebiście, naprawdę. Że nas wspieracie, ja jestem tak w ogóle zachwycony tym wszystkim, że to jest takie fajne, że, że... ja też wspieram jakiś twórców różnych i, i czerpię z tego satysfakcję. Mam nadzieję, że wy tak samo. Także... Tak, nie ma co tutaj ukrywać. Dzięki tym środkom, które zostały wpłacone na Patronite, opłaciliśmy nasze logo, także to też jest wasz udział w tym naszym kanale, więc serdecznie dziękujemy. Na pewno tutaj te pieniądze zostaną spożytkowane z korzyścią. Dla wszystkich tak, żebyśmy tutaj stworzyli jakąś większą, fajną społeczność skupiającą się wokół drugiej i pierwszej Ligi Polskiej. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy. Zostawcie też łapki w górę, zostawcie subskrypcję pod tym kanałem. Na pewno to też. Ja dobrze widzę, że jest osiem łapek, czy to jest jakiś coś mi się Ja to się chyba nie odświeża, wiesz? Od się właśnie coś, 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 coś... Ja mam 5, także to się nie odświeża. Ja mam, ja mam 29 Aha. i to jest podgląd na żywo, więc no Aha. tutaj. Trzeba tutaj podbić ten licznik, już widzę trochę rośnie 31, a więc, a więc działamy, działamy. 33 cały czas tutaj, no może dobijemy do 50, a w tym czasie przechodzimy do meczu, który chyba tutaj tych, którzy oglądają nas w tej chwili na żywo, będzie elektryzował najbardziej, bo tutaj widzę, że taka dyskusja o motorze tutaj jest dosyć intensywna, więc przenosimy się do Polkowic, tam Górnik pokonał Motor Lublin 2 do 0. Komentowałem z Jonsonem to spotkanie, kurczę, no szczerze, strasznie dziwny mecz, strasznie dziwny mecz, bo, bo pierwszy kotek dzisiaj oczywiście aktywny. Pierwsze 20 minut to pełna dominacja motoru i my byliśmy aż w szoku z, z Jonsonem, jak Polkowice, no powiedzmy, nie mogą sobie raczej z tym poradzić, bo, bo zostali zepchnięci do defensywy i tak naprawdę nawet ciężko im było wymienić kilka podań. Warunki też były ciężkie do, do rozgrywania spotkania, bo, bo tak naprawdę też tam lało cały dzień i murawa była bardzo mokra, bardzo nawilgnięta. No i tak naprawdę cóż, motor oddawał strzały, motor grał z polotem, motor grał naprawdę atrakcyjny, fajny futbol. Dobrze wyglądał Kasaj, dobrze wyglądały boki. Były sytuacje, były strzały, no ale brakowało po prostu tego, żeby piłka wpadła do siatki. No i cóż, no tak sobie rozmawialiśmy, że... Powiedzmy, przetrwał ten zespół Polkowic, tą nawałnicę, i tak naprawdę stało się to, co dla motoru mogło stać się najgorszego: czyli po prostu Polkowice można powiedzieć po drugiej takiej drugim wypadzie, czy trzecim w okolice pola karnego Budzyńskiego. Hafez obsłużony dobrym prostopadłym podaniem i przytomnie dał wcinkę nad, nad wychodzącym bramkarzem. No i tak jak mówimy, no Polkowice, jak żeśmy wielokrotnie już wspominali i tutaj z, z Jonsonem i Michał też o tym wspominał, że są takim zespołem, który jak strzeli gola, no to potem bardzo rzadko daje sobie to prowadzenie wytrącić z, z rąk. No i cóż, tak naprawdę Polkowice przyjęły sobie taki widać plan operacyjny na te ostatnie minuty pierwszej połowy, żeby dotrzymać do przerwy. Motor starał się przed przerwą jeszcze wyrównać, ponieważ też no, nie ma się co oszukiwać. W momencie kiedy cały czas leje deszcz, to wiadomo, że łatwiej się bronić niż atakować, a szczególnie już społyszą na szydełki, są mistrzami w bronieniu wyników, więc to powiedzmy przyczyniało się do tego, że motor wiedział, że musi jak najszybciej te straty postarać się odrobić. Do przerwy nic się nie wydarzyło. Po przerwie motor ruszył jeszcze mocniej i miał jeszcze więcej sytuacji. Tak? Tam naprawdę momentami wyglądało to może nie jakoś długimi fragmentami, ale momentami jak obrona Częstochowy, bo tam zawodnicy Polkowic wybijali z linii. Znowu brakowało naprawdę niewiele. Tam Rybicki też próbował, próbowali do, dogrywać piłki przed bramkę, próbowali uderzać za szesnastki. Naprawdę ten wachlarz tych rozwiązań ofensywnych był, był duży i tak jak mówiliśmy w trakcie meczu z Johnsonem, no ciężko się do tego motoru przyczepić. No ciężko powiedzieć, że oni grają słabo, bo nie grali słabo, grali naprawdę fajnie i widać było, że te akcje się zazębiają, widać było jakiś pomysł. Tutaj w stosunku do tego, co grali za trenera Saganowskiego, to ja uważam, że wyglądało to naprawdę nieźle. No, natomiast trener Szymon Szydełko to jest szczwany lis, to jest sprytny lis i dla niego w to gra tak naprawdę i tutaj trzeba też tutaj oddać jak najbardziej trenerowi Szydełce, że że jego zespół prezentował się jak to zwykle, czyli świetnie zorganizowany. Przypominam też, że do bronienia się wymaga, bardzo dużo si się wymaga też bardzo dużo sił, bardzo dużo biegania za piłką, i tutaj no, zespół jest świetnie przygotowany. To po prostu widać, że ci zawodnicy się bardzo dobrze rozumieją, bardzo dobrze znają swoje role na boisku. No i cóż, to no, tak naprawdę ten mecz był taki ciasny. Wydawało się, że tutaj najsprawiedliwszym wynikiem byłby remis. No, i tak naprawdę trener Szydełko zrobił zmiany, które były bardzo dobre. Wszedł Pisarek ściągnięty z Sokoła Sieniawa, wyciągnięty bardzo ciekawy chłopak, o którym też mówiłem już w którymś z poprzednich programów. Zawodnik, który bardzo lubi dostać piłkę troszeczkę niżej i z tą piłką się rozpędzać, i, i tutaj na takie granie. Na uwolnienie można powiedzieć, był idealny. Były też sytuacje dla Polkowic na jeszcze wyższe zwycięstwo, bo. bo... Były tam dwie takie sytuacje, gdzie Pisarek z Hafesem mogli strzelać, a podawali sobie niepotrzebnie. No i co, wszedł Kiebzak, który jest znany też z występów w pierwszej lidze, także jest to też w pewien sposób e, wymierny przykład na to, jak w miarę silną kadrą dysponuje trener Szydłkow w Polkowicach, bo jeśli taki zawodnik jak Kiebzak, który w gks Katowice grał, czy, czy też w Garbarni w Krakowi, no to siedzi na ławce, wchodzi no i tak naprawdę dostał piłkę, pociągnął 2-3 metry i za... Pierdolił, no nie boję się tego słowa użyć, także, że nic tylko wyjąć. No i, i tyle, no i tutaj już było po meczu w zasadzie, bo to była piąta minuta. No i straszny, tak naprawdę, tak. Z jednej strony, naprawdę czapki z głów dla, dla trenera Polkowic i dla całego zespołu, bo trzy no, mecze komplet punktów bez straty gola i to dwa mecze na wyjazdach i mecz u siebie z potentatem, jakim jest motor, no to naprawdę musi, musi budzić respekt. Jeśli chodzi o motor, to kurczę, no. Chyba takie mieszane uczucia mam tak jak kibice motoru, bo tak naprawdę ten styl widać, że coś drgnęło in plus. Widać było, że ten zespół chce. To nie jest tak, że ci zawodnicy wychodzą i im się nie chce. Czy, czy tutaj nie można absolutnie się doczepić do kwestii wolicjonalnych. Natomiast no, pff, dwa punkty po trzech meczach to jest wynik no, pewnie poniżej oczekiwań. Natomiast. Myślę, że spokojnie. Myślę, że trzeba tutaj jeśli chodzi o motor troszeczkę cierpliwości. Jeżeli oni będą nadal grać w taki w taki sposób, to w końcu te punkty się się pojawią i i tutaj nie, nie robiłbym na pewno jakichś nerwowych ruchów. Zresztą widać, zarówno po meczu było też kibice motoru, taki pozytywny, na pewno feedback dawali. I nie, nie widziałem jakichś tam takich głosów gremialnych na zasadzie szpyrka, wypad i tak dalej, tylko to było takie na zasadzie, okej, okay, chłopaki, wyniki nie są super, ale, ale widzimy, że się staracie, widzimy, że to idzie w jakimś dobrym kierunku, także myślę, że to jest taki dobry, dobry trop, dobry, dobry, dobry kierunek i. I tyle. No, co do spraw organizacyjnych, bo tutaj widzę, że na czacie głównie też właśnie jakieś takie kwestie bardziej, yy, zarząd, jakubas i tak dalej, tu się nie, nie będę w to w ogóle, że tak powiem, wchodził. Natomiast tak jak mówię, no piłka nożna, cóż, cóż tu więcej powiedzieć? Nieważne, ile masz sytuacji, nieważne, ile razy świetnie obroni zespół dany, tylko ważne, ile szczeli do bramki. No i tutaj Polkowice są po prostu, są po prostu bezczelne i cyniczne do bólu. Dobry, tutaj długi monolog Maćka na temat sytuacji <grafisz>, górnika i, i motoru. A na ekranie pojawiły nam się dwie, dwie grafiki, teraz druga z nich. Profil na Twitterze: Motorscats napisał trzy mecze bez wygranej w Lidze. To najgorszy start sezonu w wykonaniu motoru, odkąd wróciły do drugiej ligi. W minionym sezonie zwycięstwo przyszło w pierwszym meczu z Nicz 4-1, a dwa lata temu w drugiej kolejce Olimpia Elbląg i 3-1 na wyjeździe. Co ciekawe, w sezonie 2019-20, zakończonym awansem, motor musiał czekać na wygraną. W lidze do piątej kolejki. Wtedy przegrał ze stalą kraśnik na inaugurację oraz remisował z hełmianką, orlentami i Avią. Pokonał dopiero pod hale nowy targ. Czy to jest jakiś taki znak, że motor może tutaj powalczyć? W zasadzie moim zdaniem powinien powalczyć, tak? Ale czy myślicie, czy czy to jest właśnie taki, taki omen, który może tutaj zwiastować się dobre rzeczy dla, dla drużyny prowadzonej przez Stanisława Szpyrkę. Zanim odpowiedzieć na to pytanie, pojawiło się kolejne wsparcie. Napiwko dla Maćka w Perłowej Pijalni w Lublinie od 100 tysięcy rocznie. Tutaj przekażemy tam, do rąk tam, własnych Maćkowi. Tam wcześniej ten kolega właśnie 100 tysięcy rocznie pytał się, gdzie można wpłacić kasę, żeby Maciek przyjechał do Lublina. Oczywiście to nie jest zależne od finansów absolutnie, natomiast no, wyprawa z Krakowa do Lublina to to jest, no troszeczkę jednak czasu trzeba na to, a jak wiadomo, no w sezonie piłkarskim ciężko gdzieś tam wygospodarować ten czas, ale, ale dzięki i na pewno, tak jak mówiłem na poprzednim live'ie, bardzo chętnie do Lublina się wybiorę. Może w zimie będzie taka okazja, żeby tam pojechać zobaczyć miasto, bo naprawdę jestem bardzo ciekawy, bardzo chętnie bym zobaczył jak, jak Lublin wygląda, także jak będę to, to na pewno gdzieś tam dam znać. I tym samym ja będę uciekał powoli, bo, bo tutaj. To jeszcze od... odpowiedz na moje pytanie, które zadałem. Czy to jest dobry znak dla motoru, że, że jeszcze nie wygrali że jeszcze nie wygrali spotkania, a może połączę to z drugim pytaniem, na które już częściowo odpowiedziałeś, czy jeżeli motor będzie tak grał, jak w tym meczu z Polkowicami, to będzie regularnie punktować tutaj ktoś zadał takie pytanie na czacie. Nie no, ja myślę, że tak, no myślę, że tak jak mówię, prędzej czy później to się obroni, taka, taka gra, bo, bo naprawdę nieźle to wygląda, po prostu potrzebna jest. Skuteczność też, wiesz, jeżeli wstrzeli się Kasaj czy, czy Żebrakowski, to może być tak, że zaraz będzie motor seryjnie wygrywał. Ja myślę, że najważniejsza jest cierpliwość. No jednak bardzo mocno ten zespół był przebudowany. Tak jak mówię, no wyniki są zdecydowanie gorsze niż, niż gra. Myślę, że potrzeba cierpliwości. Też to wszystko się musi w pewien sposób uformować. No, mogą to być złe, dobrego początki. Na razie początek sezonu myślę, że, że też... Trzeba, trzeba po prostu zaczekać. No też umówmy się, że wyjazd na Garbarnię, ten Elbląg też taki nieprzyjemny. Teraz, teraz z kolei też wyjazd na Polkowice. No też ci rywale to nie byli, powiedzmy, wiesz, to nie były leszcze, Stefan. No. Także, także spokojnie, no tutaj nie, nie ma się co grzać. No też zależy od celu, jaki tutaj przyświeca motorowi, no bo jednak widać, że ta liga będzie bardzo ciasna i tutaj nawet taka strata punktów na początku... Nie musi wcale o, oznaczać, że, że motor gdzieś będzie zaraz w środku tabeli czy na jej dole. Także spokojnie, spokojnie. A Jak, jak to się mówi, hold, hold, hold your horses, czy tam wstrzymajcie tak. konie. konie, to Olek, ty bardziej angielskie przysłowia. Tak jest. E, czy ten widok miejsc spadkowych 15, 16, 17, 18, które zajmują Olimpia, Elbląg, Radunia, Stężyca, Motor, Lublin i Warszawa jest dla was zaskakujący po trzeciej kolejce? No tak, tak no, zdecydowanie. Tak. No, nikt by się nie spodziewał, myślę, takiej końcówki tabeli. Natomiast, e, tak jak mówię, no to jest dopiero początek. Myślę, że nie ma co do daleko e, idących wniosków. E, Wyciągać, natomiast no też trzeba wziąć pod uwagę, że takie zespoły, no właśnie jak Motor, Polonia czy, czy Radunia, no to są powiedzmy zespoły o sporych aspiracjach, więc tutaj jednak ta presja myślę coraz będzie większa, tak? Że, że jednak do ci zawodnicy, jak patrzą nawet na tą tabelę, to ja myślę, że są grubo wkurwieni, że taki jest początek, więc, więc też na pewno w tych kolejnych meczach będą się starali e, jak najszybciej się zrehabilitować, no a wiemy jak to czasami jest. Jak strasznie chcesz, to, to czasami można wpaść w jeszcze większy dołek, oczywiście żadnej z, tego, z tych drużyn tego nie życzę, natomiast mówię, no po Czekałbym tak do dziesiątej kolejki z takimi jakimiś grubszymi wnioskami, to, to tak, tak dałbym sobie czas do dziesiątej kolejki. O. E, jeszcze dwie minuty będziemy z Maciekiem. E, Michał, jeszcze coś na temat tego spotkania, zanim Maciek pójdzie? Znaczy, Maciek może iść, bo ja go nie chcę trzymać. O, o, ja lecę panie, mu specjalnie wiec, bo... mikrofon po to, żeby mógł się no, wygadać, nie, panie, nie, panie pójdzie, no, żeby bo tu mu nie wchodzić słowo specjalnie. Teraz ja Dzięki, Dzięki Michał. No dobrze, piona piona dla Maćka. Mówić, piona, mówić, piona. piona dla Maćka. <laughs> <laughs> powodzenia Dzięki, w wszyscy. dzisiejszym spotkaniu o, i, i słyszymy się niedługo. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Hejka. Myślę, że wiesz, no z racji tego, że tutaj w kibiców motoru mamy chyba na czacie najwięcej, to warto poświęcić tej drużynie też może trochę więcej czasu. Bo tak się nasza gdzieś tam widownia kształtuje. Ja co kolejkę podpadam, zawsze potem dostaję mi się w komentarzach, ale no cały czas gdzieś tam swoje twarde argumenty mam i trzymam się tej retoryki, której wszyscy poniekąd bronimy. a może robię to w sposób troszkę bardziej radykalny. Wyśmiewając argumenty, z którymi moim zdaniem się, czy ja wiem, wyśmiewając, może wytrącając argumenty, z którymi się nie zgadzam, bo jeżeli użytkownik Marcin Marcin pisze na czacie, że kasa nie gra, no to Marcin, zaobacz sobie najwyższe, nie wiem, 10 top Lig Europy i zobacz sobie ostatnie 5 lat, jakie zespoły z jakim budżetami wygrywały tam, tamte ligi i pogadamy o tym, czyli Mistrzów sobie zobacz, jakie zespoły trafiają do półfinałów, bo to, że ktoś tam w grupie zremisuje z Realem Madryt, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast formowanie stwierdzeń, że kasa nie gra w piłce nożnej, w oparciu o to, jakie są rzeczywiste wyniki, no moim zdaniem jest i może się opierać na jakimś, nie wiem, romantycznym sentymencie, do tego, że wszyscy byśmy chcieli, żeby tak było. Bo ja też bym tak chciał, żeby, żeby kaca nie grała, ale no niestety tak jest. Motor mając najwyższy budżet, widzę, miał możliwość zbudowania najlepszej drużyny. Czy to zrobił? Pokaże sezon. My, mimo wszystko, analizując ten motor przed sezonem, uważaliśmy, że to będzie mocna drużyna, bo okej. Okay, Cały czas też pojawiają się argumenty o przebudowie, że my mamy przebudowę, że nowy trener. No dobra, zobaczcie na ligę, tam trzy zespoły w tej lidze nie mają przebudowy, każdy ma przebudowę. Stomil ten też miał przebudowę, też ma nowego trenera. Górnik Polkowice też po spadku z pierwszej ligi miał przebudowę, to nie jest ten sam Górnik Polkowice, który grał w pierwszej lidze. Kotwica też miała przebudowę, przebudowę nie miała Siarka na dzień dzisiejszy, Polonia Warszawa. I yy, jeszcze jakiś chyba trzeci zespół by się, by się znalazł, który teraz... KKS Kalisz. No, to są zespoły, które nie miały przebudowy, natomiast każdy może powiedzieć, że miał przebudowę i, i odeszło bardzo wielu odeszło dziesięciu zawodników, a przyszło dziesięciu. Natomiast Faktycznie jest tak, że jedne drużyny mogą potrzebać troszkę więcej, żeby się zgrać, a inne troszkę mniej. I akurat Szymon szydełko ma gotowca. To jest zespół, moim zdaniem, najlepiej przygotowany do sezonu, ale on też w tym górniku Polkowice pracuje pół roku dłużej, więc on miał możliwość już powiedzmy, nie mając presji na utrzymanie, bo jeżeli utrzymał posadę i nawet zebrał dobre recenzje za rundę wiosenną w górniku Polkowice, która zakończyła się spadkiem do drugiej ligi, to znaczy, że ma linię kredytową, i tutaj spokojnie może sobie budować zespół. Ten zespół buduje wdrożył sobie bardzo mądrą filozofię, która działa jak złoto, jest to taki trochę drugoligowy lifehack, można powiedzieć. Ale działa. Nie będziemy. Znaczy, ja nie, nie potrafię nie chwalić górnika za styl gry, bo ja też trochę inaczej patrzę na piłkę i nie patrzę na to, że ktoś tam z 30 metrów ładuje i trafia w poprzeczkę i to jest takie fajne. Czy, czy nie patrzę tylko na nie wiem, posiadanie piłki, czy coś takiego, chociaż oni akurat mają nie najgorsze, tylko patrzę na to, jak drużyna rozgrywa mecze, biorąc pod uwagę, jak te mecze się układają i jaki jest poziom przygotowania pod konkretnego przeciwnika. No i w każdym meczu ten poziom przygotowania jest bardzo dobry. Jeżeli górnik Polkowice potrafi w końcówce meczu, to, co Maciek powiedział, że oni tam mogli wygrać wyżej, a ja w kolejnym meczu widzę. Że filozofia gry tej drużyny jest taka, że jak mamy zadowalający wynik, mamy bezpieczny wynik, to nie podpalamy się i nie walczymy o to, żeby wygrać tutaj 4 do 0, tylko żeby nie zremisować 2 do 2. I oni potrafią stwarzać sobie sytuację nawet przy korzystnym wyniku na połowie przeciwnika. I mam wrażenie, że z premedytacją nie wrzucać tej piłki w pole karne, bo wyższą wartością dla tej drużyny jest w tym momencie utrzymać się przy piłce i ukraść cenne sekundy, nie pozwalając, nie pozwalając przeciwnikowi wznowić gry, czy przejąć tej piłki, niż dać wrzutkę w pole karne, która tam ktoś odbije, wyjdzie, wyjdzie, czy ktoś nie dojdzie tej wrzutki i będzie piątka i będzie miał przeciwnik okazję do, do tego żeby nie wiem, wrzucić piłkę na aferę e, czy pociągnąć, pociągnąć akcję. Tak naprawdę jeśli chodzi o motor to ja uważam, że teraz kluczowa będzie atmosfera w drużynie, bo i w Radunii i w Motorze jeżeli nie idzie takim zespołom, na których jest jakaś presja, bo kibice też są podzieleni. Część kibiców wypiera ten sezon na zasadzie takiej, że mamy przebudowę, jest nowy trener, trzeba dać czas drużynie, transfery nie były jakościowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to tym sobie jakby usprawiedliwia, że motor w tym sezonie może być nisko w tabeli, jak na motor, no bo umówmy się, ósme miejsce w tabeli nie byłoby wysokim miejscem, jak na tą drużynę. Natomiast część, część kibiców już patrzy na te wyniki i już nie jest zadowolona z tego, że no dobra, ale dlaczego takie transfery, skoro mogą być lepsze, ale dlaczego taka gra nie inna, dlaczego takie wyniki są, skoro gra dobra, i tak dalej, i tak dalej. I pojawia się pewna presja oczywiście na wynik, więc tutaj kluczowe jest teraz jakby to, co się wewnątrz będzie działo w tym klubie, no bo e, może to pójść w dwie strony, albo ci piłkarze i ta szatnia dostanie teraz wsparcie od kibiców i kredyt zaufania na zasadzie dobrze. Widzimy, że ta gra momentami wygląda dobrze, że to jest progres w stosunku do trenera Saganowskiego. Bo ja uważam, że jest, że motor ma progres w stosunku do zeszłego sezonu. Może wyniki tego nie potwierdzają, ale, ale uważam, że ta drużna gra lepiej. No i albo teraz dajemy taki spokojnie sobie tą drużnę budujemy i okej, okay, zrozumiemy, że parę razy. Będzie, będzie nam ciężko zaakceptować wynik, ale może w, w takiej perspektywie długoterminowej to się opłacić, ta drużyna w końcu odpali, nie wiem, po pięciu, ośmiu meczach nagle zacznie wygrywać i wygra dziesięć z rzędu, no albo zaczniemy wywoływać na niej presję, krzyczeć z trybun, yy, wiadomo, komentarze też, yy, też czytają, wy nawet nie macie pojęcia, myśmy się o tym przekonali robiąc ten kanał, ilu piłkarzy nas ogląda, ilu trenerów, ilu prezesów, i ilu, ilu ludzi czyta to, co my piszemy na Twitterze, więc was też czytają. Yy. I, i odczuwają tą, tą presję w social mediach, odczuwają też tą presję bezpośrednio z trybu, wtedy zacznie się robić w klubie nerwowo. No i zobaczymy, jakie będą tutaj decyzje, bo ja mam wrażenie, pytanie, no co zrobi Arkadiusz Onyszko teraz jest, jest istotne. Ma jeszcze możliwość ściągnięcia jakichś piłkarzy ewentualnie, w porozumieniu tutaj oczywiście z prezesem Jakubasem, z którym na pewno gdzieś to wszystko razem organizują. Pytanie, czy taka, takie decyzje padną, czy jest tutaj rzeczywiście jakiś spokój, no. Wydaje mi się, zapytaliście wcześniej na czacie, że. Yy, wydaliście, yy, wydaliście wcześniej na czacie, że. Yy, o, jak uciekł mi, teraz się, się, lekko, się lekko zamuliłem. No dobra, to to, 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 kropka. Jak sobie przypomnę, to dopowiem. No to może. Nie, jak sobie przypomnisz, to, to nie wiem, czy wrócimy, bo a tutaj po, to, no, po, po, swo, po Twoich słowach, po monologu Maćka, myślę, że temat tego temat spotkania wyczerpany? został okay. kompletnie wyczerpany, a więc yy, no nie pozostało nic innego jak przejść do kolejnego spotkania, którym było spotkanie inaugurujące tą trzecią serię gier w Lubinie. Śląsk 2 Wrocław grał przeciwko miejscowemu Zagłębiu. Tam multum bramek, mnóstwo ofensywnych akcji, trochę takich błędów w defensywie widać taka młodzieńcza piłka z polotem ofensywnym, gdzie wszyscy prąd do przodu, a, a o, o defensywę się nie martwimy. Zagłębie przegrywa to spotkanie z rezerwami Śląska 3 do 4. Spotkały się dwie drużyny, które bardzo dużo bramek tracą w tym sezonie. Zagłębie na dzień dzisiejszy ma 10 bramek straconych. To jest jedna drużyna w lidze, która ma więcej niż taki dwucyfrowy wynik, jeśli chodzi o stracone bramki, jeśli chodzi o Śląsk-Wrocław ma tych goli straconych 8, więc obok Raduni-Stężyca to też jest najwięcej tracący bramek zespół w tym sezonie, no więc fajnie, że, że spotkały się dwie takie drużyny i że trochę bramek zobaczyliśmy, bo, bo gdzieś, tam, gdzieś tam to tak zagrało, że, że te bramki dalej wpadają, wiesz co, no te mecze rezerw one, je ciężko jest analizować, bo tam po prostu nie ma presji na wynik, oni, znaczy ja gdzieś tam typowałem Akademia Zagłębia akurat do tego, że w tej lidze będzie miała ciężko się utrzymać w tym sezonie, ale też też typowałem tak Śląsk, on tam radzi sobie na razie trochę lepiej, też trzy kolejki to niewiele tutaj, niewiele tutaj nam pokazują akurat paradoksalnie no te drużyny też mają przebudowę, ale tam ta przebudowa odbywa się w taki bezpieczny sposób, że po prostu nowi chłopcy gdzieś tam już wychowywani przez ten klub, filozofii tego klubu wchodzą część tam jest powoływana do, do Składów ekstraklasy. To są zespoły grające powtarzalnie, to są zespoły realizujące taktykę pierwszego zespołu, po to, żeby zawodnicy się ogrywali, żeby w przyszłości za rok czy dwa mogli wskoczyć bezboleśnie do pierwszego zespołu, żeby wyłuskać pewne talenty, i tam wynik jest drugorzędny, dla nich to nie ma znaczenia. Być może są jakieś cele w lechu Poznań, na zasadzie zostajemy na szczeblu, szczeblu centralnym, zależy nam na tym, bo tak chcemy grać, tutaj chcemy swoich zawodników ogrywać, natomiast czy to będzie miejsce 14 dań czy dziesiąte, to ja myślę, że tam kompletnie nikt na to nie zwraca uwagę, bardziej liczą się statystyki indywidualne, bardziej tam mierzone są te wszystkie. Te wszystkie czynniki, których dostarcza nowoczesna technologia, jeśli podepniemy pod nią piłkarza, i tutaj ci piłkarze myślę, bardziej rozliczani są z tego, czy realizowali taktykę, bez względu na to, jak ta taktyka by żarła, czy nie. No, ale mecz, mecz fajny dla oka też, nie? By dużo bram. Czy widzisz z tych dwóch zespołów jakąś taką postać wyróżniającą się, która w przeszłości może zadecydować o sile któregoś z tych, z tych zespołów, już w ekstraklasie? Zresztą, ciężko jest też ocenić taki przeskok młodzieżowca do ekstraklasy, dlatego że trochę ten przepis o młodzieżowcu nam fałszuje tutaj rzeczywistość. I to, że kluby muszą ich wystawiać, to bardzo często zdarza się tak, że któryś z tych młodzieżowców później odpala i na przykład zdobywa, nie wiem, debiutuje, wchodzi w 80 minucie, w 85 zdobywa bramkę, która daje zwycięstwo. I już gdzieś tam sobie notujemy tego chłopaka, że on w debiucie w ekstraklasie od razu strzelił Gola, ograł tam jakiegoś obrońcę i już jest fajnie. Natomiast bardziej bym tutaj patrzył na szerszą perspektywę. Wiadomo, że ja widzę takich chłopaków i w Zagłębiu, i w Śląsku, i takich że notujemy już, już od kilku sezonów w Zagłębiu, które gra no, mimo wszystko dość słabo i dużo bramek traci, to ci ofensywni zawodnicy nie wyglądają źle. No, w tym meczu zagrał choćby Koki i też, więc tutaj też zawsze jakiś pojawia się taki doświadczony zawodnik. Ratajczyk, który zdobył bramkę w tym spotkaniu, to jest piłkarz, który mi się bardzo podoba. Ogólnie ta, ta ofensywna pomoc Zagłębia wygląda dobrze, bo to są chłopcy, którzy potrafią między sobą wymienić 3-4 podania na jeden kontakt, jak się przyjrzymy. Potrafią też pójść w dribbling jeden na jeden i, i ratajczyka. Często da się, da się zauważyć w sytuacji, gdzie on potrafi ograć jednego czy nawet dwóch obrońców, także jest, jest tutaj odwaga, więc są wyróżniający się zawodnicy. No, problemy są w defensywie. Tutaj widać to bardzo wyraźnie, że o ile ta młodzieńcza, tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałeś, ta, ta, ta młodzieńcza radość, szaleństwo, to daje fajne rezultaty w ataku. To tutaj problemy są w defensywie, bo bardzo brakuje koncentracji, bardzo brakuje chłodnej głowy. A wiemy, że my ogólnie w naszym kraju, patrząc na te kluby bardziej jako na akademię niż jako na samodzielnie funkcjonujące byty, to mamy duży problem z, z obrońcami ogólnie. No, z bramkarzami nie mamy. No, ale i bocznych obrońców u nas, jak na lekarstwa, a ze środkowymi też to różnie bywa, przynajmniej na takim poziomie reprezentacyjnym, jak nam wypada glik, to my nagle się zastanawiamy, czy to łatać Kamińskim, czy, czy, czy helikiem, czy, czy Bóg wie tam kogo, kogo jeszcze, jeszcze ściągać, kto powiedzmy, że wcześniej w tej kadrze nie był oczywistym wyborem. Więc tutaj myślę, że na to większy nacisk powinien zostać, zostać położony. Natomiast tak, no, jest paru ciekawych zawodników i. I w jednej i drugiej drużynie, ale też nie chcę specjalnie ich rozpieszczać. Nie? Bo to są, no to ja to są... tutaj e, takie Poproszę dwa nazwiska postawię bardziej. z rezerw Śląska: Szymon Krocz i Adrian Bukowski. To są według mnie takie dwa nazwiska, które, e, które już niedługo mogą decydować o sile swoich zespołów e, w, tej, w tej pierwszej drużynie, ekstraklasowej Bukowski. E, młodzieżowy reprezentant polski e, bardzo fajnie tutaj e, radzi sobie w środku pola. Krocz, dobrze zbudowany e, zawodnik ofensywny, który też już parę goli w tym sezonie e, strzelił też. E, Trafienie w tym spotkaniu, trafienie z rzutu karnego, chyba bodajże z, w meczu z motorem w Pucharze Polski i trafienie z karnego też przeciwko Raduni na inaugurację drugiej ligi, także ode mnie takie dwa nazwiska. Ja sobie też wynotowałem te mecze śląska 2 Wrocław w tym sezonie. 21 goli padło w ich czterech spotkaniach. W pierwszej kolejce Radunia 3-3, w drugiej kolejce Kotwica przegrana 0-2, Puchar Polski ta runda wstępna przegrana 2-4 i, i teraz zagłębie 4-3. Naprawdę, jeżeli ktoś, szuka, tak, jeżeli ktoś szuka emocji, jeżeli ktoś szuka jakichś dobrych ofensywnych akcji, meczów obfitujących w bramki, no to, no to polecamy tutaj na pewno mecze Śląska 2-Wrocław. Myślę, że żaden, żadna osoba, która włączy sobie w następnej kolejce mecz tej drużyny, nie zawiedzie się, jeżeli chodzi o, o taki, no można powiedzieć, polot, nawet w ofensywie, bo naprawdę te, te mecze ofensywnie całkiem nieźle nawet wyglądają. Tutaj na obroną. nie będziemy się dużo rozwodzić, bo już też wyczerpałeś temat. I myślę, że, że na tym też postawimy kropkę w tym spotkaniu, a przeniesiemy się. Do na mecz, który ja komentowałem z rezerwami Lecha, Poznań i Drużyny, które rywalizowały w takim korespondencyjnym pojedynku na koniec zeszłego sezonu o to miejsce barażowe. Nie widziałem tego spotkania, więc śmiało możesz wyczerpać do, do ostatniej kolejki, a w zasadzie do ostatniej minuty, bo tam Lech miał szansę z, ze stalą na, na to, aby zdobyć ten upragniony punkt, dający to miejsce barażowe, tak, Radunia. Kolejny mecz u siebie, kolejny mecz z rezerwami ekstraklasowego zespołu, no i kolejny remis 3 do 3. Muszę powiedzieć, że ja też nie widziałem w ogóle pierwszych 11 minut, bo tam małe problemy techniczne. Mhm. Czarny ekran, były, były problemy z transmisją, ale, ale jak transmisja wróciła, było już jeden do jednego i tak naprawdę no, nie widziałem tych bramek, więc nie mogę, nie mogę się wypowiedzieć. Bramkę strzeliły Stępień w piątej minucie dla Raduni, potem odpowiedział Spławski w dziewiątej. Z tego co wiemy, to była to bramka ze stałego fragmentu gry. Trener Letniowski znowu narzeka na, na obronę. Znowu gdzieś próbuje rotować się w składzie. Szuka takiego optymalnego ustawienia swojego zespołu. W tym, w tym spotkaniu na lewej stronie Zynek, na prawej stronie wahadła młody Potrac. Wrócił do ustawienia ze Stępniem i z, i z Łuczakiem z tego poprzedniego sezonu. Na pozycji numer 10. No tutaj co prawda na pozycjach numer 6, bo, bo wiemy, że Radunia gra taką taktyką 3-3-4-3, gdzie są dwie szóstki i dwie dziesiątki, tak naprawdę tam nie ma w, z przodu tych skrzydłowych. Zamiast skrzydłowych są oczywiście dwie dziesiątki, a więc te dwie szóstki, letniowski i baszlaj. Wymuszone zmiany z powodu kontuzji w pierwszej połowie też to trochę wpłynęło na to, jak wyglądała gra Raduni. Nie było takiej typowej szóstki jakościowej, bo, no bo wszedka szuba, ale nie oszukujmy się on. W drugiej połowie powinien wylecieć za takie niesportowe zachowanie, gdzieś kopnął Tomczyka, który pojawił się w drugiej połowie, gdzieś nie utrzymał nerwów na wodzy. Z drugiej strony też nie podobało mi się zachowanie tego młodego zawodnika Lecha Poznań, który, który po tym kopnięciu tak teatralnie mocno upadł, gdzieś tam łapał się za wszystkie części ciała, wzywał pomoc medyczną. Chcę od Ci tak i tylko się wtrącę, że osobiście uważam, że tak jak jest przepis o żółtej kartce za... Za koszulkę zajmowaną po bramce, co moim zdaniem nie jest przesadnie groźne. O ile tam pod spodem ktoś nie ma jakichś dziwnych, powiedzmy, treści, które by coś propagowały, co niekoniecznie powinno być propagowane na boiskach piłkarskich. To za to takie, nawet nie chodzi o padolino, bo przy aktorze, no to to ciężko, ale jak już później ktoś wiesz, dostał piłką w ramię, a trzyma się przez 5 minut za głowę, to dla mnie przy, przy waże, powinien tam sędzia warowy, czy ktoś to, czy, czy liniowy, jeśli widzi takie zachowanie, dać tam info i to za to powinna być żółta kartka, bo to, to jest rak, rak piłki, uważam, na dzień dzisiejszy, jest to po prostu śmieszne. Tak, ja, ja to też podkreśliłem w transmisji, że Pierwsze, czerwona kartka należała się dla Kaszuby, a to zachowanie Tomczyka dla mnie też osobiście mocno się nie podobało, ale to już zostawmy. Radunia, trzeba powiedzieć sobie szczerze, cudem uratowała ten remis, chociaż mogła jeszcze to spotkanie na koniec wygrać, bo, bo sytuacji miała. Naprawdę dużo, ale, ale do tej 82-83 minuty naprawdę nic nie zapowiadało tego, że, że Radunia się w tym spotkaniu podniesie, że pokona dobrze broniącego Mędrale w bramce drugiej drużyny Lecha. Dwa gole z Pawskiego, drugi gol naprawdę wyjątkowej urody, ale też tutaj na duży minus defensywa Raduni, która pozostawiła wcześniej innego z zawodników Lecha, Czterech zawodników Radunii otoczyło skrzydłowego Lecha. Ten co prawda gdzieś tam stracił na chwilę piłkę, ale, ale do niej dopadł z i takim uderzeniem, zakręconym takim rogalem pokonał Tułowieckiego, który chyba w tej sytuacji był bez szans. Do przerwy 2 do jednego. po przerwie zaraz 3 minuty i Radunia dostaje kolejnego gonga od, od cywki. Gdzieś w tej akcji wcześniej poślizgnął się kosznik, zabrakło go z prawej strony. Z lewej strony swojego zespołu, oczywiście, w to, w to miejsce świetnie wbiegł Cywka, który też, trzeba powiedzieć, dobry mecz. Na spółkę z Olejnikiem, Olejnik bodajże rocznik 2006 naprawdę duży plus dla tego zawodnika. Ten Węska po spotkaniu mówił też, że no mieli, mieli duże problemy kadrowe przed tym spotkaniem i, i też ratowali się innymi zawodnikami. I ten olejnik naprawdę pokazał się z dobrej strony. Bramka Kosznika, dwie bramki wstępnie dla Radunii, ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem no tutaj Radunia, jeżeli chce walczyć w tym sezonie o najwyższe cele musi tutaj coś zmienić, musi tutaj chyba jeszcze jednak sięgnąć po. Po kogoś w tym okienku transferowym, aby wzmocnić przede wszystkim blok defensywny i zapewnić alternatywę dla Kity i Surdykowskiego, bowiem w tym spotkaniu Kity nie było nawet nie wiem, czy był na ławce rezerwowej, czy nie, na... ale, ale... ale się na ławce nie wszedł na boisko. Tak, ale tam były problemy zdrowotne. Obawialiśmy się też tutaj mhm. w gronie naszym przed tym spotkaniem, jak ogłosili transfer Przemysława Kity, że... No, tutaj zdrowie zagra kluczową rolę, no i to się już sprawdza w trzeciej kolejce te, tego sezonu. Więc osamotniony z przodu surdykowski, który w pierwszej połowie no, próbował walczyć gdzieś w takim swoim stylu. Tyłem do bramki, co prawda wykreował jedną sytuację chyba dla łuczaka, bodaj, że fajnie się zostawił, zgrał piłkę w polu karnym, ale tej szansy Radunia nie wykorzystała, ale, ale oprócz tego no, osamotniony w walce o te górne piłki i tyle. Radunia dla mnie bardzo duże zaskoczenie in minus, mimo tego, że tutaj chyba wszyscy na, na czacie wiedzą, że, że gdzieś tam to jest klub z moich lokalnych stron, a więc zawsze tutaj troszeczkę inaczej patrzę na, poczynia, na poczynania tego zespołu, ale tutaj nie ma co się oszukiwać trzeba powiedzieć, że, że bardzo duże zaskoczenie in minus na początek tego sezonu, tylko jeden punkt, przegrana ze, ze zniczem dwa remisy z rezerwami Śląska i Lecha. W każdym meczu po trzy bramki w siatce. I w każdym meczu po trzy bramki w siatce to jest to, do czego zmierzałem. Przytoczę tutaj jeszcze raz te słowa Tenera Letniewskiego z konferencji prasowej. Jest bardzo poirytowany, bardzo zły na to, co Radunie prezentuje. W, w defensywie i trzeba powiedzieć, że na tej konferencji zapytany o, o tą defensywę był trochę taki zrezygnowany, więc no muszą tam pomyśleć. Może nad nowym systemem gdzieś przejść na, na czwórkę obrońców, bo są takie możliwości. Orłowski, który mógłby mhm. zagrać na, na prawej stronie obrony, Kosznik czy Strauss na lewej. Mają dwójkę środkowych obrońców w postaci Baszlaja i Dajewskiego. Też uniwersalny Kosznik. Jakby Strauss zagrał na lewej, no to Kosznik spokojnie może sobie gdzieś tam w środek obrony wejść. Ale myślę, że tutaj też będzie kluczowa postać DEI, który powoli będzie wracał po kontuzji, który dostał 4 minuty w meczu pucharowym z Wisą Puławę, i nie wiadomo jeszcze, jak ciężkie są te urazy Letniowskiego i Baszlaja, ale powrót DEI może być takim zbawieniem, można powiedzieć, dla środka pola i defensywy radoni Stężyca. Okej, okay. ja bym tu jeszcze powiedział parę słów tak szerzej, że myślę, że zastanowiłbym się, czy jeszcze kogoś nie pozyskać na tą obronę, no bo jeżeli w trzech meczach tracisz 9 goli, e, mając bramkarza, który gdzieś tam jest sprawdzony i to nie jest nowa twarz w tej drużynie, więc też no, jak, no akurat to nie jest chyba ten puzzle, który by trzeba było wymieniać, e, tak jeszcze patrzę na statystyki Tułowieckiego, które sobie tutaj notuję, no 16 strzałów celnych na bramkę, 9 puszczonych goli w tym sezonie, także... No nie jest to, powiedzmy, najkorzystniejsza statystyka dla tego zawodnika w porównaniu z innymi bramkarzami w drugiej lidze, no ale też wiadomo, że nie zawsze bramkarz jest, jest odpowiedzialny za bramkę, chociaż to on ją przepuszcza. Natomiast no tutaj ja mam wrażenie, że już w zeszłym sezonie ten blok defensywny nie zawsze funkcjonował dobrze, i tam były takie mecze, że Radunia potrafiła raz wygrać wysoko, a raz przegrać wysoko, tylko że jakby w otoczce całego tego sukcesu i zaskoczenia, jakim była, troszkę chyba to umknęło. Ja nie, nie, nie doszukiwałem się też żadnych problemów w ataku, bo zespół strzela bramki i jest skuteczny, tam wszystko funkcjonuje ok, no, gdyby tych jak nie tracili, to by mieli dwa zwycięstwa na dzień dzisiejszy i, i może jedną porażkę, więc no, tutaj jeszcze trzeba się nad tym zastanowić, no, nie wiem też, ja też nie, nie do końca kupuję takie, takie połączenia, Rafał Kosznik pełni funkcję w klubie i gra w pierwszym składzie, nie, tak jakby nie chcę tutaj wrzucać jakichś jakiś dziwnych oskarżeń czy coś, ale nie, 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 nigdy się nie podobają tego typu ruchy, no albo, albo pełnisz funkcję, albo grasz, ja wiem, że, że takie rzeczy się zdarzały, ale to rzadko się uda, szczerze mówiąc. No tak, jeszcze a propos tej obrony, no to mówię, rozmawiałem z trenerem letniowskim przed rozpoczęciem tego sezonu, jak przygotowywałem się do tego pierwszego meczu, który skomentowałem pomiędzy Radunią a do do Wrocław i, i pytałem się o ten blok defensywny w kontekście odejścia Szura, bo tam też to była jedna z kluczowych postaci w mhm. Radunii Snężyca w poprzednim sezonie, no i tutaj była taka odpowiedź typu, że no, za niego przyszedł Dajewski, nie mogli go zatrzymać, bo, bo oferta z ruchu też Szur chciał się rozwijać i, i poszedł do pierwszej ligi więc nie, nie mogli tutaj go, go za nic winić tak naprawdę w tej decyzji Dajewski z pierwszej ligi z Widzewa przyszedł i miał tutaj zająć miejsce Szura tak? jest też Strauss który zagrał w pierwszym składzie przeciwko Zniczowi no ale w dalszym ciągu tak jak powiedziałeś coś tam nie gra i, i cały czas chyba jednak szukają tego optymalnego zestawienia i Myślę, że trener letniewski utrzyma posadę? Tak, i to jest dobre pytanie, bo tutaj już zada zadawał, zadawał nam to pytanie wcześniej no, przyta, i, i, za, I zadaje trener, i zadaje to pytanie Grzegorz Horoszun. No i sprawa, wiesz co, mówiłem to na pokoju, który zrobiliśmy po tych meczach pucharowych, tak? W środę, mm -hmm. że. Nie siedzę w głowie działaczy ze Stężycy, ale znając historię tego zespołu, no to tam wcześniej bodajże, nie chcę teraz skłamać, podam taką liczbę, ale, ale będę musiał ją zweryfikować. Zaraz sobie odpalę też na pewno popularny portal. Wcześniej, zanim trener Letniowski objął stanowisko, na jego miejscu był Ireneusz Stencel, trener związany z regionem i on był na pewno ponad, ponad chyba pięć sezonów w tym, w tym klubie A jakie to były sezony bo ja tam nie znam historii Radunia aż tak w głąb. czy to były wiesz co? ja sobie, ja sobie sprawdzę i... szybko sobie szybko sobie odpalę. Mm. No Bo wiesz jak ses był awansuje z sezonu na sezon czy tam zajmuje miejsce w czołówce no nie ma preteksu żeby za bardzo trenera wymieniać no właśnie problemy testy dla prezesa to jest zawsze zawsze ten moment Tak Ireneusz ten sezon... cel pracował od sezonu 2012 do sezonu do połowy sezonu 2020 i w 4 stycznia 2020 miejsce trenera Stencla zajął Sebastian Letniowski, więc... No to jest już, już jakiś taki staż, to pokazuje, że, że w tej Raduni gdzieś tam wcześniej wykazywali cierpliwość, tylko pytanie, na ile ta cierpliwość była zdeterminowana tym, że jednak ta Radunia grała na niższych szczeblach rozgrywkowych wcześniej no zanim, zanim trener letniowski przejął tę drużynę. Z tego co wiem, to też w pierwszym sezonie trener letniowski nie zrobił awansu. Dopiero chyba w drugim sezonie po objęciu raduni zrobił awans i, i teraz ten udany sezon pierwszy nauki inaugurujący dla Raduni w drugiej lidze, więc to jest drugi, trzeci sezon chyba teraz będzie zaczynał. Eee, tak, więc. No pytanie, na ile ta cierpliwość wobec trenera Stencla była spowodowana tym, że, że jednak Radunia występowała na niższych eee, poziomach rozgrywkowych? I, I pytanie, czy tutaj teraz. Eee, Wójt przede wszystkim wytrzyma ciśnienie i, i pozwoli trenerowi letniowskiemu pracować dalej. A który trener według nas jako pierwszy straci swoją posadę. No ja nie chciałbym się chyba jednak tutaj wypowiadać na ten temat, bo to zawsze takie też wróżenie z fusów. no My nie siedzimy, tak jak już wcześniej powiedziałem w głowach działaczy. W głowach... Gdybyśmy znali osobiście wszystkich prezesów, to pewnie by było łatwiej powiedzieć, ale nie wiemy też, co to są ludzie. Niektórzy zdradzają te jakieś tam oznaki swojej osobowości tak jak Pan Jakubas, który wyszedł ostatnio i poprowadził sobie, czy znaczy poprowadził, no dość konkretną konferencję dał, powiedzmy, że docierają do nas jakieś informacje na temat prezesa Kotwicy, natomiast no tutaj, może Ty tam bardziej, no bo to Twój region, ale też mówisz, że nie. No tak, tak jak mówiłem, więc e, ciężko, ciężko powiedzieć i, i nie chciałbym się tutaj e, wypowiadać jednak e, na to pytanie, bardzo ciężkie e, zresztą i znaczy jeszcze, bo teraz mi się przypomniało, co chciałem o motorze powiedzieć, to też trochę pasuje do Raduni. No, bo też musimy się, ja ogólnie no uważam, że to jest zawsze błędna decyzja prezesa, jeżeli on po słabym początku sezonu, tam powiedzmy, nie wiem, po 8 czy 10 meczach, gdzie zespół gra słabo, no nie wiem, powiedzmy, że na te 10 spotkań wygrali dwa, resztę przegrali, zremisowali, i mają tam po 10 meczach 8 punktów, czy coś takiego. No to zwolnienie trenera to nigdy nie jest dobra decyzja. No bo jeżeli ty podjąłeś jakąś decyzję miesiąc wcześniej, no to fajnie było chociaż miesiąc przy tej decyzji wytrwać, i to była decyzja zakładam w oparciu zarówno tu mówili o motorze i o Raduni, teraz, gdzie no, zastanawiamy się, spekulujemy, czy te stałki się przypadkiem nie, nie robią coraz cieplejsze, no to warto było w tej decyzji wytrwać, no bo inaczej to ty wychodzisz na tego człowieka, który złą decyzję podjął, a no takie ściąganie potem trenera gaśnicy, to i tak jest stracony sezon. No bo z jednej strony można powiedzieć, ok, to przyjdzie trener, on sobie zbuduje drużynę, on będzie miał czas, no ale my tracimy ten sezon. Równie dobrze możemy dać dłuższą linię kredytową zaufania temu nowemu trenerowi, no jeżeli trenera chcemy zwalniać po trzech meczach, bo mamy młody, tak jak nie wiem, tam pojawiają się zarzuty do trenera motoru, że młody trener bez pojęcia i to nie zadziała, trudno, takie decyzje zostały podjęte. Mieli powiedzmy trenera z nazwiskiem już, też to się nie sprawdziło. Teraz jest inny wariant. Trzeba dać ten sezon. Jeżeli będzie jakaś wielka katastrofa po, po rundzie jesiennej, no to wtedy warto jeszcze ewentualnie się wsiąść, że motor będzie na ostatnim miejscu w tabeli będzie Sokołem ostrza tego sezonu, wtedy można siąść i faktycznie próbować jakiegoś, jakiegoś ratunku szukać jeszcze ewentualnie, no bo to już raczej nie odpali, ale po trzech meczach, no to uważam, że jest, jest nonsens zwalnianie trenera i to jest takie polskie piekiełko, które później właśnie nie pozwala trenerowi zbudować sobie drużyny, e, tylko jest nacisk na wyniki, że albo ty od pierwszych kolejek zaczniesz robić wyniki, pomijając gdzieś tam swoją filozofię kosztem skutecznej gry, która niekoniecznie, niekoniecznie taką grą chciałbyś budować zespół, e, na, na, no właśnie na rzecz, rzecz to jest tego swojego zdania, nie? Dobra, tak jak tutaj dobrze nam pisze MLT na czacie, dobra, panowie lecimy dalej, a my lecimy do Koło Brzega, gdzie Kotwica podejmowała znicz pruszków i wygrała to spotkanie. 2 do 1. Znowu. Tak. Znowu wygrała. No dobry mecz Kotwicy. No, pytałem, pytał się ostatnio ktoś, już nie pamiętam, no, jakie to było socjalne. Czy powiem w końcu coś dobrego o Kotwicy? Przypominam sobie, żebyśmy coś złego znowu o Kotwicy mówili. Ja tam trochę Goncerza krytykowałem, ale. Ale pewnie jak będzie dalej strzelał to za niedługo No to ci odpowiedział ja, właśnie w tym spotkaniu ja bramką na 1-0. Tak, ale tak, tak znowu go będę krytykował, bo, bo, od, bo odpowiedział taką bramką do pustej bramki, którą tam dobił z trzech metrów. No ale okej, okay, powoli, powoli się gdzieś tam, jeżeli jeszcze, jeszcze tak w trzech, czterech kolejnych kolejkach gącesz strzeli znów bramkę, albo się pokaże z dobrej strony, to ja oczywiście będę tutaj przepraszał za, za, swój, za, swój, za swój zły osąd dyktowany przede wszystkim analizą poprzednich sezonów w pierwszej, w drugiej lidze. Natomiast no tak, no w końcu możemy coś dobrego powiedzieć o Kotwicy, bo możemy powiedzieć coś co jest związanego bardziej z boiskiem niż z, z gabinetami i z tym wszystkim co dookoła. Kotwica zagrała. Uważam, że znicz to jest wymagający przeciwnik, mimo wszystko, i że ten, ta drużyna jest bardzo dobrym papierkiem laktusowym tej, tej ligi w tym sezonie, że jak ogrywasz z nicz, to już faktycznie coś tam coś tam potrafisz, bo to jest drużyna, moim zdaniem, personalnie bardzo dobra, która będzie wygrywała ze słabymi, przegrywała albo remisowała z mocnymi. No więc jeżeli kotwica z nią wygrała, do tego jeszcze dokłada tam te punkty z poprzednich spotkań, no to można powiedzieć, że wygląda to jak na razie bardzo dobrze na tym etapie sezonu i rzeczywiście ten mecz był niezły. Oczywiście mogło to pójść w różną stronę, bo tam zmarnowany rzut karny też zniszczy. No właśnie. Ja, ja bym się zatrzymał tutaj przy tym zmarnowanym no, rzucie karnym Oskar Pogorzelec tutaj jak donosi nam Norbert Skurzewski, nasz były, znaczy nasz gość, którego gościliśmy przed sezonem, a propos rozmowy i dyskusji o, o kotwicy Kołobrzeg. Tutaj pisze, że Oskar Pogorzelec wyjął Łącznie 8 jedenastek w meczach ligowych w 2021 i 2022 roku. Wpuścił tylko dwie. No taki chyba wybitny specjalista od rzutów karnych powiedziałby. No i to co? było widać, bo to było naprawdę, wiesz, koza, to była dobrze strzelona jedenastka, to wiesz. No normalna piłka, no powiedzmy, że mówi się, że jak piłka leci na tym poziomie, tak biodra, no to że, że generalnie no, jest to większa szansa dla bramkarza, niż jak puścisz takiego szczura po ziemi przy słupku, jakiego strzelił kiedyś z Breme w finale Mistrzostw Świata we Włoszech w 90 roku, e, albo jak walnisz w okienkę. Wiadomo, że w okienko ma który ryzykuje, bo to się może skończyć tak jak karny ruch uchorzów ze Zniczem właśnie z zeszłego sezonu, więc większość po prostu woli tam bezpiecznie sobie, sobie strzelić. No tutaj piłka uderzona mocno, ale też no bardzo moim zdaniem słupkę Jeszcze oglądałem sobie skrót tego meczu z takiej kulisy po prostu, które zrobiła telewizja Kotwicy i tam jest perspektywa jakby z drugiego końca boiska, więc to też fajnie widać troszkę inaczej, że naprawdę ten bramkarz no wyczuł, wyczuł i to tak konkretnie wyczuł. Ja to bardzo szanuję, bo karne to też jest gra psychologiczna, jeżeli bramkarz nie podchodzi do niej z takim nastawieniem, że no, już ją przegrałem, a jak się uda to może nie trafi, tylko gdzieś tam próbuje tego zawodnika lekko, lekko podpalić, lekko zdeprymować, gdzieś tam pokazać taką pewność siebie, no to to no to jest cecha bezcenna, no, więc, więc tutaj dzisiaj można powiedzieć, że przy wyrównanym meczu dał swojej drużynie trzy punkty, bo mogło, mogło się, a może nawet powinno się skończyć remisem, bo, bo z nic tam też nie był drużyną, która by nie miała nic do powiedzenia. Także no zawsze mocna drużyna musi mieć bardzo dobrego bramkarza, bardzo bramkostrzelnego napastnika. No i przydałoby się jeszcze tam w środku przynajmniej ze, ze dwóch kreatywnych, skutecznych piłkarzy. Myślę, że Kotwica jest taką drużyną. No właśnie, ja bym chciał jeszcze trochę porozmawiać o tej drużynie, bo mówiliśmy, że wszystkie drużyny miały przebudowę, wszystkie gdzieś tam pozmieniały składy, a w, a w Kotwicy można powiedzieć, że doszło do takiej prawdziwej rewolucji. Tutaj trener chyba zrobił dobrą robotę, bo myślę, że mało kto spodziewał się po Kotwicy, że po trzeciej kolejce będą wiceliderem i nie, i nie przegrają jeszcze spotkania w tej lidze. No tak, no to była drużyna wielka, niewiadoma. Zwłaszcza w kontekście, co się właśnie o niej mówiło, z tych pozabojskowych tematów. Gdzieś tam akurat no media to podchwyciły, też pojawiły, pojawiły się artykuły na dość poczytnych portalach, więc to też gdzieś tam kreuje dodatkową presję. Została ta kotwica wywołana do tablicy, oni też tam po prostu w tych social mediach, to co nie wrzucam, to mam wrażenie, że patyk włożony w sprychy, to jak nie dzikusy, to jakiś tam puchar polski, że dostali kurierem, co, co potem PZPN to wyjaśnił, tak że praktycznie no, zakończył tą dramę, zanim się ona na dobrą sprawę zaczęła, jak zwykle robiąc troszkę, troszkę głupków, brzydko mówiąc, z No, ale, ale wiesz, no to, to, to przetrwali. Jest to, jest to grupa doświadczonych zawodników, wsparta właśnie bardzo mocno tutaj Olimpią Gruzią. Ja tak sobie patrzę jeszcze na poprzednie mecze, ale powiem Ci, że to nie jest tak, że jakaś przytłaczająca liczba nowych graczy. Pojawia się na boisku w, w tych meczach Kotwice. Oni grają raczej tym samym składem, i tu, pomimo, że ci przyszli, przyszedł ten zaciąg z Olimpii, to mam wrażenie, że on nie gra pierwszych skrzypiec, i może to jest klucz, że tutaj, bo też dywagowałem na ten temat z wami przed sezonem, czy to nie jest tak, że przyjdzie nowy trener i, no, i, now, i jego ludzie, i on trochę sobie rozwali tą szatnią, promując tych ludzi, bo ich zna. Nie? bo to nawet się zdarzało kiedyś, jak Nawałka został trenerem reprezentacji, że natychmiast połowa górnika została powołana, no bo on ich zna i chciał sobie na nich tam poukładać. Nie? Tutaj tak się nie stało i myślę, że to jest dobry ruch, dobry ruch trenera Kotwicy, więc no, jak na razie wszystko w porządku. Kotwica zahaczyła się w czołówce i zobaczymy, jak długo wytrzyma, zanim ktoś się wyrwie. No dobra, no to też ten mecz zakończymy. Pozostały nam dwa spotkania do omówienia, a na te dwa spotkania wbije do nas... Gość, gość, który komentował Johnson, obydwa, Johnson obydwa, komentował mecz tak, Polonię, obydwa spotkania, no, ale najpierw zanim Polonia musimy jeszcze omówić Olympia, mecz tak? Olimpia Elbląg-KKS mm -hmm. Kalisz, a tam obudził się pan Gordio. E, o tak, o, witam, witam naszego naczelnego. Żeście się zasiedzieli trochę. No żeśmy się zasiedzieli, Maciek sobie poszedł, powiedzieliśmy, a smutno nam to sobie posiedzimy, pogadamy. Co prawda bez szklaneczki, ale, ale siedzimy ja i tam gadamy. Ja tak się mam coś zanadrzu. No to co, Olimpia Elbląg KKS Kalisz 2 do 2, tak jak powiedziałem, obudził się nam pan Gordio Obudził się, ale też obudził się pan Czerniak, bo ma ładną koszulkę, w końcu dostał. do Czerno? ani Dzięki. Do Anglii nie stać nas, żeby wysyłać, także dostaniesz niebawem. E, witam wszystkich serdecznie. Ja Gdzie trochę mogę być, co na mieście jestem, bo dzisiaj 78. rocznica powstania. Okay. E, poszedłem na Warszawę, jakieś warszawiacy śpiewają piosenki, więc poszedłem sobie zobaczyć, jak to wygląda. No też szczególny mecz na Polonii, ale to potem. Więc może być trochę, słychać mnie, coś tam z tyłu. Yes, okay. Obudził się Gordio. Wiesz co, proponuję no ci tak. może zmienić delikatnie to tło, bo tak, żebyśmy tam jakiegoś bana nie dostali, bo akurat jest pod taką reklamą jakże atrakcyjną okay. dla tej części, męskiej części publiczności, a nie wiem, czy dla władz YouTube'a. Gdzie ja to zmieniałem teraz, nie wiem. Obr 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 Obróć się po prostu, się po prostu stronę, w drugą stronę. Nie wiem, jakieś nie wiem, o co chodzi. Oh, o, oh, to oh. Jest, <laughs> e, no dobra, ale wracając do tego, co najważniejsze. E, gdzie to teraz? Ale mi się tu klika. Dobra, nieważne, wracając do tego, co najważniejsze. Gordillo się obudził, Gordillo strzeli z głowy, co ciekawe, i to strzelił z głowy. Uy. I to strzeli z głowy, słuchajcie, e, po kontrze, którą e, przeprowadził KKS, ale wcześniej strzelił Stasiak, piękną bramkę. No i to trzeba to trzeba powiedzieć, bo to było naprawdę bardzo ładne uderzenie. Teraz może tak. <laughs> nie, dobra, ćwieruję. No i co? Nie wiem, co mówiliście. Nic nie mówiliście jeszcze chyba o tym, nie? Nie, nie jeszcze nic nie mówiliśmy. Wie. Czekamy na siebie, bo ty ten mecz komentowałeś, mhm. więc... Tak, no komentowałem. No nie było to wielkie, nie było to wielkie widowisko. Eee, sobie wstanę. Nie było to wielkie widowisko. Eee, szczególnie... Powiedziałbym tak no krótko mówiąc o tym meczu nie rozgadując się dużo KKS grał trochę lepiej KKS wyglądał na drużynę która chce grać do przodu Olimpia po tej strzelonej bramce trochę tak jakby była zadowolona z tego prowadzenia i się broniła za podwójną gardą nie do końca to było miłe dla oka ale skuteczne do czasu aż KKS w końcu strzelił gola po kontrze bo w końcu Olimpia się otworzyła i wtedy Gordio strzelił gola potem po karnym wyszła na prowadzenie no i. Ten rzut karny. ostatnie 10 minut to jest jakaś masakra która naprawdę 10 minut które można pokazywać zawsze i wszędzie każdemu ale mnie słabo widać masakra no, eee, nie, nie. za chwilę to zmienię jak będziecie wygadać bo już nie będę klikał eee, i co te 10 minut naprawdę były zajebiste i wydarzył się potem rzutkarny, który obronił Krakowiak wydawało się że wszystko będzie już dobrze dla KKS-u chociaż grali w dziesiątkę. Ale za chwilę Sienkiewicz się poprawił, bo to on strzelał rzut karny, Wrzucił lewą nogą potem na Michalskiego, bodajże na Piekarskiego i, i, i strzelił na 2-2. Więc taki wyczerpany, wymęczony remis, ale mimo wszystko, że KKS grał w dziesiątkę, to uważam, że, że bardziej oni mogą sobie pójść w brodę, że tego meczu nie wygrali. Jakieś pytania na temat tego meczu, Michał? Masz do drugiego Michała? Ja mam pytanie a propos tego... W sumie, no tak, ja mam pytanie. A, a propos tego e, rzutu karnego, którego nie strzeliły Sienkiewicz, jak to tam się wydarzyło? Bo zaraz potem bramkę strzelił piekarski. Ja też Cześć, tutaj, coś mi tutaj świruje to wszystko dzisiaj? Skarny, to jest to, co mówiłem, no, Karny strzelony nie za mocno i nie po ziemi, tylko tak trochę na wysokości. ale tak, bardzo była, słaby. Przyczyną był słaby strzał i ten bramkarz rzucił się, fajnie to wyczuł, nie? To też dobra robota, dobra robota tam, tam bramkarza. Ja wiem, Retro, że ty tutaj miałeś taką jedną Pajdę sytuację, którą... Radu. Tak, wysłałem ci tam screena, wiesz co, to ja może pogadam, zanim tam są się ogarnie. Tak, to ja go sobie tylko wyszukam. No cóż, po raz pierwszy trener Gomulka w tym o, sezonie jest z dwoma napastnikami. Stasiak to jest zawodnik wypożyczony z Pogoni Szczecin. Uważam, że warto zwrócić uwagę na tego zawodnika, ale może opowiem o tym, co tutaj, co tutaj teraz widzicie na screenie. To jest sytuacja z końcówki meczu, kiedy Olimpia El Plong Traci decydującą, nie przepraszam, KKS, tak? KKS traci decydującą bramkę na 2 do 2. Po tym, jak obronili rzut karny, po tym, jak ten mecz już wydawało się, że trzeba dotrwać do końca, oni uważam, że naprawdę źle się tutaj zachowali. W defensywie, dlatego że Olimpia w dużej przewadze na polukarnym przeciwnika i ta sytuacja to nie jest dorzucenie piłki z własnej połowy, jakaś długa laga na aferę, gdzie wyszło czterech po prostu, tylko tam był i piłka została wybita z pola karnego, cały czas Olimpia to oblegała, a mimo to bardzo wysoko, wysoko wyszła defensywa KKS-u Kalisz, zostawiając polukarnym polu karnym tylko dwóch zawodników, z czego jeden to jest bodajże zawistowski pomocnik. Może ktoś inny, może teraz już zapomniałem, ale na pewno jest to pomocnik, bo sprawdzałem specjalnie. Eee, Okej, okay, sorry, możliwe, że zniknąłem z kamerki, ale mi się bateria wyczerpała, więc <laughs> tak tego nie Jest, widzę. A teraz jeszcze nie Macie widać. screena, więc będę mówił <laughs> dalej. Więc dla mnie no to po prostu przy takiej sytuacji, gdzie masz kilka minut do końca spotkania i pasowałoby, no ciśnie cię ten przeciwnik jeszcze jest tam, zdaje się, osłabienie, bo, bo, bo środkowy Obrońca dostał czerwoną kartkę. No to pasowałby jednak gdzieś tam zewrzeć szyki i, i ustawić tam siedmiu, ośmiu chłopów w tym polu karnym. Tym bardziej, że Olimpia to nie jest drużyna, która by słynęła z, ze skutecznej gry pod polem karnym przeciwnika. Raczej wychodzą im akcje napędzane środkiem pola i to raczej wychodzą im kontry, co pokazał ten Magic Bramka na 1 do 0. Tak jak wspominałem już o Stasiaku, znakomite zachowanie tutaj, no, tutaj w tej bramce, Fajny, sytuacyjny strzał. Świetnie tutaj zadziałała też współpraca ze środkiem pola, gdzie Czernic dograł mu bardzo fajną piłkę. Przepchnął obrońcę, zobaczył, jak zostawiony bramkarz i od razu decyzja o strzele. A popatrzyłem sobie jeszcze specjalnie na Puchar Polski, na jego bramkę z, z poprzedniego meczu. I tam też to była bramka strzelona spoza, spoza linii pola karnego w takim fajnym, sytuacyjnym uderzeniem po ziemi przy słupku na dalszy słupek bramkarza, gdzie zasadował. Jak on miał bramkarz... momenty już w górniku, męża, że, tak, że fajnie grał. Potem wrócił do pogoni, tam mm -hmm. problemy chyba jakieś. I też natury osobistej miał w Górniku, bo tam z mamą problemy, też wiadomo, że to nie mógł się skupić do końca na grze. Mhm. Ale generalnie zdolny chłopaki i powinien być uzupełnieniem Olimpii, aczkolwiek ja jestem ciekaw, dlaczego nie grał Sienkiewicz od pierwszej minuty. Trzeba by było zapytać Przemka Gomułki. No, ciekawa sytuacja, to musimy podpytać. Natomiast cały czas te eksperymenty w ataku, to myślę, że chyba już powoli ten eksperyment się kończy, bo już rajch Wojtyra grali, próbowani byli tam na szpicy teraz dwóch napastników, no i chyba to zadziałało najlepiej ze wszystkiego. Tym bardziej, że w pucharze też Stasiak zdobył bramkę, więc już chyba to stanie tą linię kredytową od trenera na dłużej. Natomiast Olimpia musi zacząć grać lepiej w defensywie, bo jak popatrzyłem sobie na wszystkie bramki, które Olimpia straciła w tym sezonie, to oni wszystkie bramki tracą z prawej flanki. Dosłownie, każdy jeden mecz to jest gol z prawej flanki. W tym meczu dwa gole z prawej flanki, gdzie, gdzie trafia im Gordio. Ma metr 79 wzrostu z 5 metra głową, mm -hmm. strzela im bramkę, no to jest stary kryminał. Druga bramka no. też, też po wrzutce, po akcji z prawej strony, z motorem też po akcji z prawej strony. I co ciekawe, bramka z Polkowicami też tam był aut, akurat na wysokości pola kornego z prawej strony boiska poszło za granic środkiem. Więc ja bym się tutaj zastanowił, czy tych trzech obrońców to jest dobry wariant, albo przynajmniej tą prawą, prawą flankę jakoś tutaj trzeba. Wszyscy czale, grają i... trzema obrońcami w Lidze. No tak, no ale to nie, no, no to, to wiesz, to nie za ale jest, to ciekawe swoją no. drogą. No, to, to, to nie jest argument. No, w każdym razie tutaj coś, coś tam z tą prawą stroną nie działa i jakbym grał teraz następny mecz z Olimpią, to bym duży nacisk kładł na to, żeby tam prawą stronę boiska... A ty wrócisz na kamerkę? Jeszcze wrócę, tylko jak skończę mówić, bo muszę sobie baterię w aparacie wymienić. Także ja kończę i wymieniam baterię. Dobra, sobie, to ty dobra. kończ, a my też kończymy rozmawiać o tym meczu, bo, bo wiem, że Jomstro, że tam chciałbyś jeszcze tam chwilę posłuchać piosenek. A więc przenosimy się już do Warszawy. Dzisiaj ten mecz Polonii ze Stomilem Olsztyny. Pytanie pierwsze czy król powrócił i ma się, i ma się zdrów? No to takie nagłówkowe, nie? Ale nie, no bez przesady, też, też nie gloryfikujmy tego nie wiadomo jak bardzo, ale zaczynamy od dupy strony, widzę, tak? Tak, zaczynamy od dupy od strony, bo, bo, bo taki właśnie miałem taki pomysł na nagłówek, na ale, tak, ale no to może zaczniemy od, od, tych, od początku i zaczniemy od tych takich organizacyjnych spraw, bo... To, co dzisiaj się działo w Warszawie, no to moim zdaniem nie przystoi na, na drugą mm. ligę. Przede wszystkim tutaj ty komentowałeś to spotkanie z, z naszego ramienia, że tak powiem. Tak. I, I składów musiałeś się doszukiwać. Dostałeś się dopiero no. 15 minut przed spotkaniem, więc tak trochę. I to też bez numeru. Tak, więc trzeba tutaj się domyślać, kto gdzie gra. Druga sprawa, no to. Myślę takie piłkarskie święto. No Polonia przesunęła swoją, swoją inaugurację na tą trzecią kolejkę. Pierwszy mecz w Warszawie, a tu się okazuje, że impreza masowa zgłoszona tylko na 2,5 tysiąca mhm. ludzi. Kibice w trakcie meczu na znak protestu na tę decyzję wychodzą ze stadionu, bo tutaj w takim geście solidarności z innymi swoimi fanami, którzy, którzy tutaj nie mogli wejść na to spotkanie mhm. i no, i ciężko, ciężary trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o takie rzeczy organizacyjne z tym spotkaniem dzisiaj. No, dziwnie to wyglądało, bo to miało być święto, to też miała być po latach wreszcie druga liga na konwiktorskiej, a skończyło się, jak każdy wie, z nie z lekkim nie, niesmakiem organizacyjno-piłkarskim myślę też. Ale na początku ja chciałbym powiedzieć, w racji tego, że, że to był szczególny dzień, bo po pierwsze powrót drugiej ligi do, do Warszawy na konwiktorską, a po drugie. Nie wiem, czy wiecie, ale no, powstanie warszawskie m, też tam jakbym odcisnął swoje piętno tego typu, że 22 sierpnia były walki niedaleko Polonii chcieli powstańcy połączyć Żoliborz ze starym miastem, co jest ciekawe. No i na stadionie Polonii, z tego co tam doczytałem, co, co wyszukałem, 12 osób zostało przejechanych z czołgiem, że tak powiem, po Murawie tych powiedzmy niedobitków powstańczych, tam Niemcy trzymali, więc ten stadion też jest tutaj nasiąknięty, że tak powiem, tą historią i, i, i tym wszystkim, co tam się wtedy w Warszawie działo. Myślę, że warto o tym mówić, myślę, że to jest coś, co trzeba pielęgnować, no, ale to jest taka moja optyka, e, więc generalnie wracając do meczu, Stomil, brawa, super, naprawdę grali, weszli w mecz jak po swoje, nie, nie zrobili, sobie, zrobili sobie nic z tego wszystkiego, co, co dookoła. E, Przecież to jest zespół budowany przez, przez chwilę, nowy trener, mnóstwo zawodników, ja nawet nie wymieniałem kto tam przyszedł, bo to by zajęło z 15 minut kto odszedł, więc duży szacun za to co pokazali przy Konwiktorskiej, pierwsza połowa do zapomnienia poza tym początkiem, Polonia bezradna, Polonia nijaka, kalka meczu z Pogonią Siedlce, nawet się śmiałem, że grali przeciwko znów niebieskiej drużynie i tak samo to wyglądało, bo 100 mil na niebiesko dzisiaj. Ale druga połowa już zupełnie inna, już zupełnie inaczej podeszli do tego meczu piłkarze Polonii. Chyba też puścili w końcu tych kibiców, bo ten doping niósł się bardzo głośno. Ale Stomil skutecznie kontratakował i taki był ciekawy mecz w drugiej połowie. No i przed Pieczara, parę zmian tam się wydarzyło. Mówię o Pieczarze, bo, bo wszedł za niego siedził, tak? No i dostawił głowę po, dobrym, po dobrej wrzutce 92 czy trzeciej minucie Adama Pazio. No i strzelił gola czy król, król wrócił no to tego nie powiem fakt faktem znalazł się w dobrym miejscu w dobrej porze dobrze przyłożył to swoją łysą głowę i mamy remis na konwiktorskiej ale generalnie moim zdaniem Polonia rozczarowuje na początku nie jest to nie będzie to łatwa liga na razie Polonie weryfikują drugoligowcy też spadkowicz teraz pierwszej ligi ale będą to ciężary musi się coś tam wydarzyć pozytywnego bo no i ta gra nie wyglądała dobrze i dzisiaj ten szczęśliwy trochę remis uważam. No właśnie, czy Polonia to nie jest taka druga drużyna zaraz po Raduni, która najbardziej rozczarowuje na początek tego sezonu? No chyba tak, dużo mieliśmy oczekiwania co do tej drużyny. Sensowna, może przebudowa to nie jest chyba dobre słowo. No po prostu sensowne transfery, bo wydawało się, że raczej nikt tam kluczowy nie odszedł, gdyż doszło o kilku ciekawych zawodników z wyższych lig, przed Królestw drugiej Ligi miało prawo to działać, biorąc pod uwagę, że naprawdę połowa drugiej ligi boryka się z problemami kadrowymi, bo, bo te zespoły są mocno uszczublane w okienkach transferowych, no to taki zespół pomimo tego, że jest Beniaminkiem, ale wiadomo, że też to Beniaminek Beniaminkiem, ale wchodzi Polonia Warszawa, no drużyna z tradycją, drużyna, która gdzieś tam też sygnalizuje, że jest teraz budowana mądrze, jest to drużyna stołeczna, no i też na, na papierze wygląda naprawdę nieźle, więc mieliśmy prawo oczekiwać, że te wszystkie rezerwowe ekipy przeskoczy, że hutnika Kraków przeskoczy, itd. i tak dalej, te wszystkie zespoły, które gdzieś tam się borykają z problemami. Na razie to no, działa średnio, nie wiemy do końca dlaczego. Błędy w defensywie, może ta defensywa musi się zgrać, no te błędy są naprawdę, no to już kolejny mecz po meczu ze Stomilem, gdzie, gdzie te błędy są no, no, duże, po prostu duże i nie da się ich nie zauważyć. Ale chyba taka jedna postać, którą można po tym spotkaniu wyróżnić, to Kowalski i Haberek za drugą połowę. Czy zgadzacie się ze mną? Tak, bardzo kilka ważnych interwencji, bardzo aktywny też do przodu. Co ciekawe, ta taktyka jest taka, że ich jest trzech tylko, jako tych powiedzmy środkowych obrońców, ale oni grają bardzo ofensywnie i podłączają się do przodu. Była taka znamienna właśnie sytuacja, kiedy Kowalski Haberek zrobił taką groźną, bardzo sytuację, ale też super wracał, uratował też Polonię ze dwa razy no a momentami też Polonia tak dominowała jak w tym pamiętym meczu z Legionowią, kiedy tak naprawdę cały zespół idzie do przodu atakuje i zostaje w zasadzie tylko jeden najczęściej Marciniec, więc to jest też znamienne e, Okej, okay. jeszcze w, ta pierwsza bramka bo tam na naszym to tam prawda, zawalił tymi? właśnie, bo my akurat nie widziałem bo wyszedłem na chwilę, na, na, na naszym czacie tam była taka dyskusja czy był spalony, no oczywiście spalonego nie było tam wybicie piłki przez bramkarza Polonii Piąstkowanie wprost pod nogi jednego z zawodników Stomilu Olsztyn. Ten, ten myślę, że strzelał, ale, ale nastrzelił swojego kolegę z zespołu, któremu nie pozostało nic, tylko, tylko dołożyć stopę do tej piłki i tak naprawdę strzelił. Ale dobry na... mecz też, Tecława jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Tesław strzelec z bramki. Strzelił Gola, tam tu jest najbardziej... no. I, I też I kapitalna obrona bramkarza z Tomilu, tak? Po tym strale Marcinca. Co wyjął okno, to nie mam pytań. Tak, i jeszcze takie moje pytanie, czy, czy to też taka bramka szybko strzelona w taki dosyć głupi sposób, no bo się nie oszukujmy, tam, tam taki, można powiedzieć, babol, wylew, jak to na, nazwał nasz kolega Dominik Pasternak. Czy takie bramki nie podcinają <laughs> skrzydeł Poloni w, w tym spotkaniu? To skrzydła a propos. <laughs> no. Pytanie to było pytanie do ciebie, Michał. Nie słuchał. Do mnie A, to było pytanie. Okay. Czy... Do, do Michała. Do do, do Michała. Mi to, dobra. Wybierzcie sobie do którego? Jednego i drugiego. Ale Wiesz coś. co, te błędy się powtarzają. To jest właśnie zatrważające, że oni popełniają błędy w defensywie takie same cały czas. Nie? I tu gdzieś brakuje koncentracji. Nie wiem właśnie do końca, czy oni nie są zgrani czy coś, ale przecież ten skład grał ze sobą w trzeciej Lidze. Dzisiaj były dwie zmiany w wyjściowej 11. Bo Bajur i Kowalski Haberek, a reszta powinna się znać jak konie, Nie wiem dlaczego takie, takie są braki tutaj w zrozumieniu no, gdzieś te piłka przecież jedynym nowym piłkarzem był Kowalski Haberek w pierwszym spotkaniu. No dokładnie, nie? ładują się na konia, tak w sumie mhm. czasami. To jest słabe, nie? Pytanie z czatu. Jak wyglądał Fidzikiewicz przez te ostatnie 20 minut. Wysoki Kurczę, łysy. Wysoki łysy, nisko getry. Tak nogi trochę powyginane, jakby na beczce siedział cały Nie No nie wyglądnie zmienił się za bardzo. Od motoru i od gerbarni. Tylko koszulką. Nie no, śmieję się, ale no, wyglądał, ja wiem. Szukał gry, ale to też nie jest taka taktyka na dziewiątkę taką typową, więc, więc yy, zrobił swoje i tak ponad miarę, myślę 20 minut, gol, to co najbardziej kibice na, na to liczą. nie? No dobrze, no to tu chyba postawimy kropkę na tym spotkaniu i ogólnie na wszystkich spotkaniach tej kolejki drugiej ligi, za chwilę sobie to wszystko podsumowujemy. E... Już zapraszam na pierwszą ligę klasycznie. No właśnie, chciałem jeszcze zanim tutaj nam pójdziesz, oddać tobie głos a propos zaproszenia na jutro. No tak, pierwsza liga, jutro podsumowanie o godzinie 20.00. Będzie kapitan uks u także miło. Będzie też kibic Zagłębia Sosnowiec. Zobaczymy, może ktoś jeszcze będę z Bartkiem Sabajem i Dominikiem, także bądźcie z nami wszyscy fani pierwszej ligi. Jutro godzina 20. a dzisiaj, jeszcze zostawcie nam łapki w górę pod tym filmikiem, zostawcie subskrypcję. No, w tej chwili 59 oj, łapek oj, w górę. Bida. No bida, bida, no tutaj. No musi lekko tutaj pan stówkę. Bo, bo zaraz się zastanowimy nad sensem robienia te, tego całego przedsięwzięcia. Nie, no żartujemy. Nie, ładnie śpiewać. Nie, no żartujemy. dzięki. Kibice i nie przyjdziemy, którego. Tak, e, przyjdziemy, ale wyjdziemy na 5 minut i wrócimy. Tak, e, super, dzięki Jamson, że, że poświęciłeś nam chwilę, mimo tego, że gdzieś tam swoje prywatne sprawy załatwiasz. E, no i do zobaczenia jutro. Tak jest. Trzymajcie się. Dzięki. Trzymaj się. No to co? Podsumujmy sobie e, tę kolejkę. A wygląda to następująco. Zagłębie 2 Lubin przegrywał siebie 3 do 4 ze Śląskiem 2 Wrocław. Siarka Tarnobrzek, przegrywał siebie 2 do 4 z Wisłą Puławę. Kotwica Kołobrzek wygrywa. Mecz domowy z zniczem Pruszków 2 do 1. Górnik Polkowice pokonuje motor Lublin 2 do 0. Remis 3 do 3 w meczu Raduni Stężyca i rezerwami Lecha Poznań. Garbarnia wygrywa 3 2 z pogonią Siedlce. Bezbramkowy remis w spotkaniu Hutnika Kraków z GKS-em Jastrzębie. Olimpia Elbląg remisuje 2 do 2 z KKS-em Kalisz. Polonia Warszawa remisuje w dzisiejszym meczu zamykającą tę serię gier ze Stomilem Olsztyn jeden do jednego. Dużo bramek, dużo remisów. Ja chyba naliczyłem 35 trafień w, tym, w tej serii gier, o ile mnie tutaj moja matematyka nie myli, bo 33 bramki były do wczoraj, dzisiaj dwie kolejne, więc to chyba daje 35. Jeśli Musimy zrobić mylę. takie zestawienie pierwszych trzech kolejek, porównać z poprzednim sezonem. Mam wrażenie, takie jak ty, że bardzo dużo golipada i teraz popatrzyłem na szybko, że tylko dwa mecze do tej pory we wszystkich kolejkach zakończyły się bezbrankowym remisem, także liga wyrównana, ale też liga bramkostrzelna. Co tak, chyba się... dużo ofensy to, to na mm. pewno cieszy, ale, ale jednak chcielibyśmy też oglądać tutaj trochę bardziej jakościowe bloki defensywne w, w poszczególnych drużynach. Jak wygląda tabela? Ta tabela, którą pokażemy, prawdopodobnie jest minimalnie zakłamana, bo tutaj pokazuje 100 mil Olsztyn, Olsztyn na siódmym miejscu, a 100 mil po wygranej z Polonią. Jest, jest na, czwarty. na czwartym miejscu, a więc ja przeczytam tabelę, która jest aktualna. Na pierwszym miejscu górnik Polkowice, następnie Kotwica Kołobrzeg. Miejsca barażowe to Wisła Puławy, Stomil, Olsztyn, Siarka Tarnobrzeg, KKS Kalisz. Kolejne zespoły: miejsce siódme do dziesiątego mają po cztery punkty. A są to drużyny Śląska, dwa Wrocław, Garbarni, Kraków i hutnika Kraków, hutnik moim zdaniem takie też małe zaskoczenia, ale o tym sobie już mówiliśmy następnie GKS Jastrzębie Pogoń Siedlce, Zniczy Pruszków, Zagłębie dwa Lubin, Lech, dwa Poznań i miejsca spadkowe też moim zdaniem bardzo duże zaskoczenia na tych miejscach Olimpia, Elbląg, Radunia Sężyca, Motor Lublin i Polonia Warszawa tak prezentuje się tabela po tej trzeciej serii gier w drugiej lidze, no to co? Ostatni akcent tej kolejki, czyli jedenastka kolejki. W bramce Oskar Pogorzelec, linia obrony Michał Szmigiel, Piotr Witasik z Kotwicy, Michał Bojdyś z górnika Polkowice. Tutaj na specjalne życzenie jednego z naszych fanów, który dzisiaj do nas napisał, ale tutaj osoby, które komentowały to spotkanie, na pewno się z tym wyborem zgadzają. Następnie Nikodem Zawistowski z KKS Kalisz linia pomocy to Mateusz Klichowicz, Wisła Puławy, Patryk Molarczyk, nasz dzisiejszy gość z Garbarni Kraków, Krystian Puton z Wisły Puławy, Radosław Stępień z Radunii Stężyca, Dawid Retlewski z Wisły Puławy i Abdullah Hafez z Górnika Polkowice. Tutaj też trzeba naprawdę docenić drużyny Wisły, który, która pokonała Siarkę Ternobrzek Mocny zespół, trzeba to sobie jasno powiedzieć. I Górnika Polkowice, który nie dość, że zachowuje po raz kolejny czyste konto, no to dorzuca wygraną 2 do 0 z motorem Lublin. Jeżeli miałbyś wskazać gwiazdę kolejki, kto by to był Twoim zdaniem? Jeżeli miałbym wskazać gwiazdę kolejki, to pozwolę sobie się przyjrzeć jeszcze tak szybciutko eee, raz tej drużynie. No, wydaje mi się, że albo to będzie retlewski, albo to będzie Puton. Retlewski zrobił hat Tak jak mówił, troszkę tam by pasowało podzielić go tutaj na pół i wstawić tam Klichowicza, bo asysty dwie przy, przy trzech bramkach były od Klichowicza. Natomiast Puton to taki zawodnik troszeczkę może niewidoczny często w jakichś statystykach, natomiast to jest, to jest też serce tej drużyny. I to jest piłkarz, który ma naprawdę dobry początek sezonu. W każdym meczu sygnalizuje naprawdę dobrą formę coraz częściej też potwierdza to liczbami, więc pomimo tego, że tak na papierze Redewski, Hattrick i to aż by się prosiło, żeby go tutaj wskazać, no to ja tak może troszkę kontrowersyjnie docenię tutaj Putona ale tutaj też trzeba powiedzieć, że Ratlewski tego karnego wywalczył, bo to po tak. faulu na nim ta tak. jedenastka moim zdaniem też trzeba na pewno wy, wyróżnić Pogorzelca za ten obroniony karny i, i w ogóle za to, mm. że jest specjalistą od, od jedenastek to też ale... jedna bramka tylko stracona w tym sezonie przez Kotwice jak na razie, więc tak. e, bardzo, dobry, bardzo dobry sezon tego bramkarza tak, więc no moim zdaniem tutaj podzielam mimo wszystko twoją opinię, w ogóle cały zespół Wisły Puławy naprawdę trzeba wyróżnić ale, ale przede wszystkim tutaj Ratlewski Klichowicz, Puton no to, to są zawodnicy, którzy się najbardziej wyróżnili w tym spotkaniu. Też dobrze świadczy to, to o działaczach Wisły Pławy, bowiem dwójka z tych zawodników, czyli Klichowicz i Radlewski to są zawodnicy, którzy do Wisły przed tym sezonem dołączyli. W międzyczasie Gregor wpłacił nam 8,99, będzie na kolejne piwko, także serdecznie dziękujemy. Przypominamy jeszcze raz, że jest możliwość wspierania naszego kanału cyklicznie na YouTubie. Znajdźcie tutaj przyciski, można tutaj tak, zyskać. Pod, pod okienkiem jest przycisk Wesprzej, można tam sobie dowiedzieć się, jakie są te plany, którymi można wspierać, bo to jest wsparcie co miesięczne Tak jak na patronajcie, na którego też zresztą Was serdecznie Dokładnie, zapraszamy. Na patronajcie też wszyscy patroni wyświetlają nam się podczas trwania tego magazynu. Po prawej stronie zaraz na pewno będziecie mogli sobie zobaczyć, kto nas wspiera. Już nie będę wymieniać drugi raz imienia i nazwiska, bo raz już to dzisiaj robiłem, ale serdecznie Wam dziękujemy. Tak jak mówiłem, macie. Realny wpływ na to, że, tak. e, że tutaj działamy, to wy tak naprawdę opłaciliście nasze logo, które, którym możemy się chwalić, które naprawdę jest zrobione w sposób profesjonalny i, i fajnie się prezentuje na tej koszulce. A propos koszulki. Tak jak wiecie, mamy konkurs. Ten konkurs miał być zakończony wczoraj, ale postanowiliśmy, że ten konkurs przedłużamy. Do wygrania koszulki ze zdjęcia, już zaraz Michał pokażesz, bo, bo nie widać, bo teraz jest grafika, właśnie jak to wygląda na, na Bartku Cebaju i na, na Ziomsonie. Skomentujcie ten film, skomentujcie wcześniejsze livey, albo posty na Facebooku, albo na Twitterze, te konkursowe, z komentarzem, z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie wy. Macie dostać koszulkę Ligowca polubcie profil naszego partnera, który te koszulki wykonał, czyli Power Canvas na Twitterze i w ten sposób otrzymacie szansę na to, aby wygrać taką koszulkę, jaką ma a na sobie. A jeden, a jeden z naszych widzów chyba pod jednym z filmów taki wręcz zwrotkę ułożył, taki trochę hot 16 na temat tego, dlaczego powinien koszulkę dostać. Tak, więc... tam było więcej takich, poprze... te, tego typu... jest wysoko zawieszona, słuchaj, tak. i nie wiem, czy tutaj nie będziemy musieli zrobić dogrywki w postaci freestyle'u w razie czego, na Naszej antenie, jeśli rzeczywiście będzie więcej takich, takich naprawdę fajnych wpisów, bo to widać, że chłop się tam postarał. Dokładnie, więc tak jak Michał mówi, poprzeczka zawieszona wysoko, a my przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu, czyli następna kolejka i typowanie. Zobaczmy, co tam ciekawego nam się szykuje. Na początek, KKS Kalisz, górnik Polkowica, jak tutaj Michał typujesz. No myślę, że maszyna z Polkowic się póki co nie zatnie w Kaliszu i nadal podtrzyma zwycięską passę po tym, co pokazuje ten sezon, jak na razie wydaje mi się, że tam trzy punkty zostaną zrobione. Tak, te tryby bardzo dobrze chodzą w tej maszynie Szymona szydełki, a więc ja tutaj też skłaniam się ku takiej opinii, że to jednak górnik Polkowice po raz kolejny z kolejnego starcia wyjdzie zwycięsko. Pogoń siedlce Olimpia Elbląg. Oj, no tutaj remisik postawię. Taki bramkowy, pewnie, ale myślę, że takie 2-2 na bym tutaj zaryzykował. Myślę jednak, że tutaj gospodarze wyjdą zwycięską ręką. Przegrali ten mecz z Garbarnią i będą chcieli się odbudować. Co prawda, też Olimpia trochę poddenerwowana tym, tym remisem 2-2 z KKS-em, ale myślę, że tu jednak pogon siedlce. Wygra to spotkanie. Stomil Olsztyn, Garbarnia Kraków. Oj, bardzo ciężkie chyba takie spotkanie do typowania. Bardzo ciężkie spotkanie do typowania. Ja mam taką zasadę, że jak nie, nic mi nie przyjdzie do głowy, to znaczy, że będzie remis. E, więc tak też postawię, że i tutaj padnie e, wynik remisowy. A mi tutaj intuicja podpowiada, bo, bo na intuicji będę się w tym przypadku e, opierał, że jednak tutaj Garbarnia wywiezie z Olsztyna trzy punkty. Takie mam przeczucie po prostu, nie mam tutaj jakiejś specjalnej opinii na, na temat tego spotkania, ale myślę, że tutaj jednak Garbarnia pojedzie do Krakowa z trzema punktami. Znicz Pruszków, Zagłębie 2 Lubin. Znicz wygra, tak jak z Radunią. Myślę, że tak, tutaj u siebie to będzie naprawdę, na pewno bardzo mocna drużyna. Mowa tutaj oczywiście o Zniczu, a, a Zagłębie 2 Lublin. No tutaj pokazuje, że musi zebrać jednak te frycowe, że nie tylko ofensywą się żyje, że jednak gdzieś tam trzeba dołożyć tę jakość w defensywie. I, i myślę, że tutaj Znicz to wykorzysta i wygra to spotkanie. GKS jest Szembie, Motor Lublin. Motor wygra to spotkanie. No Motor bez zwycięstwa jeszcze w, tym, w tej kampanii i myślę, że w końcu właśnie nadejdzie czas na to, żeby zdobyć trzy punkty. Kolejny trudny mecz, bo Motor pewnie chciałby takiego przeciwnika, który wiesz, wyszedłby po, pograć z nim w piłkę, nie? Troszkę tak garbarnia zrobiła myślę w pierwszej kolejce, że tam nie było jakiejś podwójnej gardy, no bo Polkowice to już omówiliśmy, Jastrzębie też wiadomo jak gra, także trudny mecz, trudny, trudny wyjazd, ale myślę, że przełamią się w końcu w tej czwartej kolejce, będzie zwycięstwo. Wisła Puławy, Radunia, Stężyca. Wisła Puławy. Wisła Puławy, a ja postawię na remis. Radunia wygrała z Wisłą w Pucharze Polski w minionym tygodniu. Też ten mecz na styku, mm. też dużo goli, bo tam było 3-2, więc znowu to jest potwierdzenie tej opinii, że Radunia dużo strzela, ale też dużo traci. I myślę, że jednak w tym spotkaniu będzie, będzie remis. Śląsk 2 Wrocław, Polonia Warszawa. O, no myślę, że. Myślę, że wygra śląsk. Mimo wszystko, że ta Polonia troszkę jest tym początkiem sezonu rozbita i ciężary. A ja myślę właśnie, że, że mimo tego, tych, tego remisu i tej porażki, to wyjdą na takim przysłowiowym w kurwie i, i wygrają to spotkanie ze śląskiem dwa. Wrocław, bo jak nie teraz. No to tak tam zapisał Paweł Kielski, a propos chyba motoru wyg wygrają, bo jak nie w sobotę no to kurwa kiedy. No. I, 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 I myślę, że tutaj to powiedzenie też będzie dobre w stosunku do, do Polonii Warszawa. No taki może to być kupono łamacz ten mecz. Tak. Lechtwa Poznań Kotwica Kałobrzek. Kotwa myślę, że zwycięży. Doświadczenie, zwycięży w starciu z młodością. Pokazał to mecz z Tomilu z zagłębiem dwójką. Myślę, że tutaj podobne starcie podobnych drużyn. A ja myślę, że to będzie remis. Mhm. Lech to do, naprawdę dobrze pokazał się mimo tych problemów kadrowych w Stężycy i, i myślę, że to będzie też jedna z drużyn, która mimo wszystko będzie tak jak w poprzednim sezonie do końca, do końca tej ligi walczyła o miejsca barażowe, więc, więc myślę, że tutaj będą powtarzać te wyniki z, z poprzedniego sezonu i, i myślę, że tutaj będą dalej punktować, więc postawię tu na remis. Hutnik Kraków, Ciarka Tarnobrzyk. No... Ciężki temat, bo hutnik gra fajnie. Siarka ma dobry początek, ale ostatnio coraz tak jakby troszkę zwalniało, jakby tam troszkę piasku wpadło w te trybiki gdzieś tam i lekka zamuła. Także nie no myślę, że mimo wszystko siarka wygra, że zaskoczy tego hutnika. Obie drużyny tak naprawdę są na dużym animusze, bo Hutnik Kraków mimo tego, że spadł w zeszłym sezonie, gdzieś tam jednak to miejsce w drugiej lidze utrzymał. Fajnie zaczął, naprawdę trzeba powiedzieć, że to jest jedno z takich zaskoczeń. In plus. Siarka Tarnobrzek też na takim animuszu po po awansie. Bardzo ciężki mecz do typowania, tak jak powiedziałeś, ale jednak myślę, że tutaj Nawet Ktoś siarki... na czacie napisał, że Siarka do spadku. No nie wiem, no dla mnie no są na piątym miejscu na razie. Wiadomo, że cały czas mówię, no że i... to trzy kolejki. Ciekawa, ciekawa teoria. Ja tak, bardzo ciekawa się... teoria, tym bardziej, że, że widziałem te, te mecze Siarki i naprawdę to całkiem ciekawie wyglądało. Myślę, że tutaj taki, taka fajna drużyna nam dołączyła do tej Ligi Starnobrzega i, i myślę, że oni tutaj w tym sezonie... No, Namieszają. Nie, nie sądzę, że to jest drużyna do spadku. Myślę, że to jest drużyna, która też tak jak w przypadku Lecha 2 Poznań, będzie walczyła do ostatniej kolejki o, o miejsce barażowe. Tak mi się przynajmniej Kubia, wydaje. Kuba się z nami pożegnał, więc ja też się z nim pożegnał, bo wcześniej mnie pozdrawiał, także dzięki za pozdrowienia. Nie było jak się wbić na mikrofon, bo dużo dzisiaj się działo też na tym live, także ja też się pozdrawiam i trzymaj się do, do zobaczenia. Pozdrawienia dla Kuby Białka, bo, bo wiemy, że też to jest nasz stały widz, także, tak także pozdrawiamy. A propos tego meczu Hutnika z Siarką, ja, ja postawię tutaj na Siarkę i, i myślę, że Siarka wywiezie. Trzy punkty z Krakowa. Jeżeli chodzi o typowanie, no to zapraszamy na naszego Discorda. Tam jest nasza społeczność, która już liczy ponad 130 osób. Discord serwer, ligowiec o tematyce pierwszej, drugiej ligowej, tam prowadzone są klasyfikacje przez członków tego serwera a propos typowania. Także jeżeli macie jakieś swoje tutaj typy, wrażenia, Przewidywania, no to wbijajcie na Discord, link jest w opisie filmu i tam w odpowiednich zakładkach. Zostawcie znak po sobie, zostawcie typy na kolejną kolejkę i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Z tego co wiem, to klasyfikację w drugiej lidze prowadzi fan motoru, chyba jeszcze nie podsumował tej kolejki, bowiem ten mecz hmm. Polonii skończył się no godzinę temu czy dwie godziny temu. O, już dwie godziny rozmawiamy, więc, więc dosyć no. długo. Ale tak, zapraszamy na Discord, zapraszamy na Patronite. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subach i, i pamiętajcie, żeby też trochę swoimi kanałami, kanałami może rozpromować nasz kanał, żeby ta społeczność cały czas się rozwijała, żeby ta dyskusja też Wam sprawiała przyjemność z większą ilością osób, a nie tylko w tym samym gronie, więc. Więc myślę, że to też dla Was będzie fajnie, jeżeli będziemy mieli tutaj tę dyskusję coraz większą. Niebieskie Siemce nas pozdrawia. Trzymajcie się i do jutra na pierwszej lidze. Oczywiście Niebieskie Siemce, wiemy, że tutaj ruch chorzów, także na pewno o 20 jutro sobie odpali, a, a my już dzisiaj z Wami się żegnamy. Żegnamy Dzisiaj nieobecni już z nami były Maciek Krześniewski, Michał ziomson gryckiewicz Michał Czerniak, który jest ze mną do końca. Kłaniam się nisko, trzymajcie się. I Oleg Bladowski, tak jak mówiliśmy, jutro godzina 20 w imieniu Michała Ziemsona. zapraszam na magazyn pierwszej ligi. Do usłyszenia!